Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Ponad 1 000 000 Francuzów protestuje na ulicach ponad 200 miast przeciwko podniesieniu o 2 lata wieku emerytalnego. Czy Emmanuelowi Macronowi uda się przeprowadzić reformę, którą uznaje za kluczową dla swojej prezydentury? I dlaczego Francuzi są tak wrogo nastawieni do jakichkolwiek zmian na rynku pracy? Szef sycylijskiej mafii złapany przez policję po trwającym 30 lat pościgu. Jaką rolę w życiu Włoch odgrywa mafia? A w Meksyku do aresztu trafia Ovidio Guzman, syn największego barona narkotykowego El Chapo. Dlaczego nie będzie to miało większego znaczenia dla przebiegu cichej wojny w Meksyku, w której co roku ginie kilkadziesiąt tysięcy ludzi? Prezydent Biden przechowywał w swoim domu i biurze dokumenty z klauzulą tajności. Czym jego przypadek różni się od Donalda Trumpa, u którego również znaleziono tajne dokumenty? Czy Europa jest w stanie konkurować z Chinami i Stanami Zjednoczonymi w badaniach kosmosu? I dlaczego jest to takie trudne? A także, jak zdobyć dobrą pracę, nieważne, że nikomu niepotrzebną? O tym w raporcie o stanie świata 21 stycznia 2023 roku. Raport o stanie świata to program finansowany z dobrowolnych składek słuchaczy. Otwarty dla wszystkich, których interesuje świat i inni ludzie. Wolny od treści reklamowych, sponsorowanych, wolny od lokowania produktów, całkowicie niezależny redakcyjnie. Jeśli chcieliby Państwo nas wesprzeć w realizacji kolejnych odcinków raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Wszystkim naszym darczyńcom, niezależnie od wysokości wpłaty, z serca dziękuję. To dzięki Państwu ten program istnieje. Przypominam, że raport to nie tylko podcast, również na przykład przeglądy prasy dla patronów co sobota, środowy newsletter dla wszystkich, którzy zapiszą się na listę na naszej stronie internetowej raportostanieświata.pl. Raport to także muzyka. Co roku tworzymy w serwisie Spotify playlistę pod tytułem Raport Rosiaka i jego muzyka. Tegoroczna już jest dostępna, proszę obserwować. Z ubiegłych lat zresztą tak samo, cała raportowa muzyka dostępna dla Państwa. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak realizuje dźwięk, jesteśmy w studio Efektura w Warszawie.
Jacques Dutronc na początek raportu o tym, że jest za wszystkim. Za komunizmem, za socjalizmem, za kapitalizmem, za wyzyskiwaczami i rewolucjonistami. Bo jest oportunistą po prostu i ustawia się zgodnie z kierunkiem wiatru, albo jak mówi, odwraca marynarkę na dobrą stronę. Być może Dutronc odkrył tajemnicę sukcesu w polityce, nie tylko zresztą francuskiej. Ale czasem odwracanie marynarki nie wystarcza i chyba tak jest w tej chwili we Francji. Ponad 1 000 000 ludzi wyszło na ulice ponad 200 miast w proteście przeciwko planowanej przez rząd reformie systemu emerytalnego. W ramach planu wiek przejścia na emeryturę ma zostać podniesiony z 62 do 64 lat, a czas zatrudnienia, tak by pracownik otrzymywał pełną emeryturę, wzrośnie z 42 do 43 lat. Związki zawodowe, podobnie jak większość Francuzów, są przeciwne zmianom, które stanowią kluczowy element reformy rządu Emmanuela Macrona. Wprowadzenie reformy w parlamencie potrwa kilka tygodni, a związki zapowiadają kolejne protesty. Czy zatem w ogóle możliwe jest wprowadzenie tej reformy i jaką cenę zapłaci za to rządząca partia i sam prezydent? Oto jest pytanie, które za chwilę postawię w tej audycji. Jest z nami w Paryżu Joanna Nowicka, profesor komunikacji i informacji na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu CY w Cergy-Pontoise. Witam panią. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Strajki w transporcie, na dworcach, na lotniskach, w szkolnictwie, w służbie zdrowia, w rafineriach, ograniczona nawet została produkcja prądu, to jest efekt wczorajszego protestu. Był chyba w miarę powszechny, czy był dotkliwy? Był w miarę powszechny, w miarę spokojny. Zadziwiająco zmobilizował wszystkie związki zawodowe, co jest wyjątkiem francuskim, bo na ogół nie wszystkie łączą się, pokazuje z całą pewnością mobilizację społeczną, bo społeczeństwo jest w większości przeciwne tej reformie, ale z drugiej strony, i to są te paradoksy francuskie, nie był tak uciążliwy, jak organizatorzy sobie wyobrażali, ponieważ wszyscy nauczyli się już życia ze strajkami. Wiele firm zorganizowało się tak, żeby pracownicy nie dojeżdżali do pracy, wobec tego pracowali zdalnie. Podobnie szkoły, uniwersytety i inne środowiska, gdzie to jest możliwe. Wobec tego nie był to paraliż całego kraju, ani żadna niespodzianka, tylko inna organizacja, która oczywiście niepokoi, jeśli miałoby to się powtórzyć w każdym tygodniu, tak jak było za czasów Gilets Jaunes. Na razie mowa jest o końcu miesiąca, 31 stycznia, a nie o przyszłym tygodniu. Tak więc ta uciążliwość była mniejsza niż zwykle i mniej wandalizmu, mniej zniszczonych przedmiotów i zapalonych samochodów, więc mniejsza cena społeczna za te masowe rzeczywiście protesty, które klasa polityczna i komentatorzy, socjologowie, dziennikarze ocenili jako dowód siły francuskiej demokracji, w której każdy ma prawo wypowiedzieć się na temat reform. Ludzie wypowiedzieli się negatywnie, a rządzący mają teraz lepiej wytłumaczyć, o co chodzi. To tak na marginesie, to jest trochę dziwne, że cieszymy się z tego, że nie doszło do Armagedonu i nie spalono, nie wiem, 1 000 000 samochodów, tylko 5 000. Francuzi są już przyzwyczajeni do tego, że tego typu protesty kończą się po prostu aktami wandalizmu, kończą się bijatykami na Placu Republiki czy na Bastylii, bo tak po prostu jest skonstruowany ten kraj? Myślę, że władze i wojsko i żandarmeria są już bardziej świadome tego, jak na czym polegają scenariusze wandalizmu i bardzo dużo zostało zrobione, żeby zapobiec tego typu aktom. Wobec tego i społeczeństwo również, które się absolutnie sprzeciwiało temu, cały czas popierając możliwość manifestacji, też było, organizatorzy tych marszów też byli bardziej przygotowani na to, żeby nie doszło do aktów wandalizmu. Więc myślę, że to jest pewna optymistyczna wiedza o masowych ruchach we Francji, że scenariusze, które widać było w czasie Gilets Jaunes, nie zyskały poparcia społecznego z całą pewnością i wobec tego wiele środowisk robi wszystko, żeby do tego nie doszło. Porozmawiajmy chwilę o tej reformie.
Rząd twierdzi, że ona pozwoliłaby zaoszczędzić prawie 18 miliardów euro, tak by system ubezpieczeń społecznych we Francji był wydolny w 2027 roku. Związki na to odpowiadają, że to jest nieprawda i tak naprawdę trzeba podnosić pensje pracownikom, ponieważ to spowoduje wyższe składki i wyższe wpływy do systemu. Kto ma rację i czy te argumenty są w stanie przekonać którąś ze stron? Czy po prostu skazani jesteśmy, czy jesteście we Francji na to, że ten konflikt będzie trwał? Ja myślę, że ta debata jest niezwykle ciekawa i to widać było w licznych komentarzach, bo ta debata przekracza i wykracza poza kwestie dotyczące emerytur. Ona dotyczy w ogóle stosunków społecznych, pracy, stosunku człowieka do pracy i miejsca pracy w życiu obywatela, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Czy ta debata jest niezbędna? Tak, ponieważ świat się bardzo gwałtownie zmienia. Francuzi są z natury konserwatystami i rewolucjonistami, co jest mieszanką dość wybuchową dla tych wszystkich, którzy próbują tu wprowadzić reformy. I wobec tego trzeba rzeczywiście w tej debacie postawić prawdziwe pytania. Prawdziwe pytania, z którymi wszyscy rozsądni się zgadzają, to jest zmiana demograficzna i tego, że za mało osób płaci składki na to, żeby w tym systemie, gdzie poprzednie pokolenie płaci na następne pokolenie, tych pieniędzy starczyło. Wobec tego, że reforma jest niezbędna, zgadza się większość społeczeństwa. Natomiast skąd znaleźć na te reformy pieniądze? Tu się zaczynają debaty ideologiczne, niezwykle ostre, bardzo często nie merytoryczne, tylko rzeczywiście ideologiczne lub, jeżeli są merytoryczne, to są różne wizje świata, to znaczy mniej nierówności, zabrać tym, którzy mają pieniądze, musi za to płacić kapitał, pracownicy muszą więcej zarabiać. No oczywiście tu jest, powiedziałabym, konflikt wizji świata, bo praca jest tak opodatkowana we Francji, że ci, którzy tę pracę dostarczają innym albo się nią organizują, albo organizują pracę innych, mówią, jeżeli jeszcze obarczycie pracodawcę większymi kosztami, no to po prostu ten system się zawali i w ogóle nie będzie stać kraju na tak znakomity system emerytalny, bo jest on rzeczywiście w pewnym sensie najbardziej solidarny, wydolny, sprawiający, że nie ma ludzi starych i biednych, pewny, bo nie zależy od tego, czy akcje spadną na rynku pieniężnym, czy nie. Ma on wiele zalet, ale jest on dzisiaj całkowicie niewydolny i powoduje, że wszyscy, którzy lubią ten system, wiedzą, że należy go zmienić, żeby przetrwał. I to mówi rząd i to nie zawsze dociera, szczególnie do lewicy. To nie jest rewolucyjna zmiana. 62 na 64 lata, czy 42 do 43 lat tak zwanej wysługi. Praktycznie w całej Europie ten wiek emerytalny jest podnoszony, jest wyższy niż we Francji, bo to jest 67, w Wielkiej Brytanii to jest 66 lat, 65 w innych krajach. Wspomniała pani o tym, że to jest debata, która wykracza poza ten temat samej emerytury, czy wieku emerytury. Ale dlaczego tak ciężko Francuzom przychodzi zgoda na choćby tak niewielką zmianę, bo przecież jeśli popatrzymy na to tak realnie, staniemy z boku, no to dla większości ludzi, ja nie mówię tutaj o górnikach i o ludziach, którzy wykonują pracę ciężką i którzy i tak wcześniej odchodzą na emeryturę, ale 62 czy 64 lata to nie jest rewolucyjna zmiana. Przemyśliwałam na ten temat dużo, dlaczego w mentalności Francuzów to jest rewolucyjna zmiana i dlaczego o ten wiek chodzi tu najbardziej, bo to jest konflikt, to jest sedno tego konfliktu społecznego. Nie ilość składek, nie fakt pewnych przywilejów, bo nie wszystkim te przywileje zostaną odebrane, tylko właśnie wiek jest głównym źródłem konfliktu. I myślę, że tu ciekawą odpowiedzią może być fakt, że to się wiąże z zatrudnieniem tak zwanych seniorów, czyli ludzi mniej wydajnych, bo starszych, ale z dużym doświadczeniem i z wyższą pensją. Kraj, o którym to mówimy, Francja, jest krajem, w którym jest szalenie niski poziom zatrudnienia seniorów. Wobec tego ludzie biją się pazurami o to, żeby poziom ich emerytury
i wiek, w którym odejdą, dawał im szansę na godne życie w długiej starości. Więc pomysł, że mają dłużej pracować, płacić więcej składek i mniej skorzystać z tego wieku, jest dla nich w odczuciu większości osób czymś niesprawiedliwym, a szczególnie dla tych, którzy zaczęli pracować wcześniej, na przykład w 16 roku życia, płacili składki długie, a teraz im się mówi, że mają jeszcze o rok dłużej pracować. I oczywiście argumentem tej klasy, która jest istotna w sensie statystycznym, jest: i tak odchodzimy na emeryturze chorzy, żyjemy krócej, więc każdy rok zabrany jest de facto zabranym rokiem życia. I tu widać składową socjalną, ale również w pewnym sensie walkę klas, bo faktem statystycznym jest, że najwięcej korzystają z emerytury ludzie najbardziej wykształceni, którzy później zaczęli pracować, którzy mają dobry poziom opieki medycznej i higieny życia na wyższym poziomie, i ci korzystają ze wspaniałych lat emerytury na południu Francji. I patrzenie na obraz, który jest w pewnym sensie stereotypem szczęścia dla Francuza. Dom w słonecznym miejscu, w spokoju, z rodziną i z hobby, które się lubi. Wiele osób odbiera to zabranie takiej szansy czy takiej możliwości jako w pewnym sensie niesprawiedliwość ontologiczną. I tu rzeczywiście widać, dlaczego Francuzi zrobili rewolucję francuską. Bo dziś jako największy przywilej jest oceniane przez większość osób długa, szczęśliwa, słoneczna i zamożna emerytura. To jest największy przywilej. W tej współczesnej Francji załatwił to Francuzom François Mitterrand, prawda, który w 80-tych latach wprowadził te 60 lat i po kolei kolejni prezydenci próbowali podnieść wiek emerytalny w większości bez skutku. Ja wracam do tej mentalności. Pani wspomniała o tym, że chodzi o wiek, ale pamiętam, w połowie lat 90. Jacques Chirac próbował podnieść wiek emerytalny i to się skończyło protestami, musiał się z tego wycofać, ale pamiętam, protestowali nawet licealiści. I to jest zupełnie przedziwne, bo jednak no, wieku licealnego nie kojarzymy z myśleniem o tym, co będzie, jak przejdę na emeryturę. We Francji licealiści też myślą o tym, jak będę żył w wieku 65 lat? Więc powiem panu, dlaczego tak. Rozmawiałam na ten temat wczoraj z moim 11-letnim wnukiem, który już jest świadomy, że będzie płacił emeryturę na swoich rodziców. Wobec tego licealista oczywiście o tym myśli, ponieważ cały system nie opiera się na kapitalizacji, nie opiera się na tym, że każdy płaci składkę dla siebie, tylko opiera się na solidarności międzypokoleniowej. Dlatego mówię, że to jest debata, która wykracza poza emerytury, a dotyczy całego porządku społecznego. Co to znaczy solidarność? Jeżeli nagle jest mniej dzieci i całe ruchy moich studentek na przykład, które mówią, że ekologia sprawia, że dzieci nie należy rodzić, bo to jest niemoralne wobec stanu planety i horrorów, w którym te dzieci będą żyły. Te ruchy nie są takie marginalne. Widać z tego, że ta solidarność staje się statystycznie coraz trudniejsza i wobec tego młodsze pokolenia mówią, z jakiej racji my, nieliczni, mamy płacić znacznie więcej za poprzednie pokolenie, które nie umiało tego rozwiązać. I myślę, że to nie jest całkowity absurd, włączenie w to myślenie młodszego pokolenia, którego to dotyczy, jeśli nie zostanie zrobiona reforma. Jaki jest plan rządu? Bo Macron i jego partia Renesans nie ma, czy odrodzenie, nie ma wystarczającej większości, by przepchnąć tę reformę samodzielnie. Republikanie, jak rozumiem, czyli ta centrowa partia prawicowo-centroprawicowa, mu pomogą. W zasadzie tak, choć są głosy u republikanów krytykujące tę reformę, w szczególności dlatego, że są to partie, które są reprezentowane u tak zwanych klas średnich, rzemieślniczych, piekarzy, mających małe firmy, których ta reforma szczególnie nie urządza. Więc to nie jest takie pewne. Macron jasno mówi, że ją przeprowadzi, ponieważ został wybrany legalnie na prezydenta tego kraju i mówił o niej w swoim programie wyborczym. Wobec tego Pakt Republikański zawiera fakt, niczym nie zaskakuje społeczeństwa, zapowiadał to, niczego nie zmienił, a jeśli zmienił, to
idąc w kierunku związków zawodowych i debatując ze związkami zawodowymi przez długie tygodnie. To wszystko jest prawda. Na razie rząd najwyraźniej mówi, że się nie ugnie, a jeśli trzeba będzie, to wprowadzi metody, których głosowanie nie musi być decydujące o tym, bo istnieją metody zastosowania artykułu Konstytucji, która pozwoli mu to przepchać. Natomiast komentatorzy jasno widzą, że pewien niepokój wśród rządu istnieje, bo liczba osób wczoraj manifestujących nawet przekroczyła milion. To było powyżej miliona, a przede wszystkim manifestacje były również w małych miasteczkach, co pokazuje, że to nie jest tylko kwestia polityczna Paryża, Lyonu i Marsylii, tylko jest to kwestia społeczna. Rozwiązanie na razie wygląda na to, że może dojdzie do pewnych zmian jeszcze w tej reformie, które pozwoliłyby przekonać społeczeństwo, że nie należy protestować, albo liczy na to rząd na pewne zmęczenie społeczne, bo faktycznie długie i powtarzające się manifestacje z burdami i ze zniszczeniem majątku w dzisiejszych czasach tak łatwo nie będą zaakceptowane. Wobec tego nic nie jest jasne dla osób, które się temu przyglądają. Czy rząd się ugnie? Raczej nie, ale oczywiście ryzyko największe, jeżeli by się nie ugiął i przeprowadził to siłowo, no to największym ryzykiem byłyby głosy rozczarowanych na skrajną prawicę. Do tego za chwilę dojdziemy, natomiast chciałbym się jeszcze przy Macronie zatrzymać, bo oczywiście to jest za wcześnie, żeby podsumowywać jego prezydenturę. Może się jeszcze wiele rzeczy wydarzyć. Ale to był prezydent, który przychodził do władzy z takim celem, który przyświeca wszystkim w zasadzie prezydentom francuskim, to znaczy, żeby Francja była większa na świecie, żeby Francja bardziej się liczyła, żeby z Francją się liczono i żeby wszyscy pamiętali o tym, czym ten kraj jest. Emmanuelowi Macronowi średnio to wychodzi, mówiąc szczerze, ale ta reforma emerytalna to jest sztandarowa jego reforma, prawda? To znaczy, jeżeli miałby pozostać w pamięci Francuzów, to nie może ustąpić z tej reformy. Z jego punktu widzenia to jest coś, czego zrobić nie może, bo musiałby się wyprzeć, jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, chyba najważniejszego punktu swojego programu politycznego. Tak, tu się całkowicie zgadzamy i wszyscy się zgadzają, że on nie może ustąpić, bo to by oznaczało tak naprawdę oddanie władzy. To by oznaczało, że już niczego nie przeprowadzi i to by oznaczało wielki kryzys w czasach niepewnych na samym szczycie państwa. Więc on nie może ustąpić. Jedyne co może, to doprowadzić do pewnych zmian i do takich negocjacji z partnerami, ze związkami zawodowymi, żeby naraz nie wyglądało to na ustąpienie i naraz pokazało, że słyszy swój naród. Ale to jest bardzo trudne ćwiczenie i tu wszyscy w pewnym sensie podziwiają upór tego rządu, ci, którzy są jego zwolennikami, że zabiera się za taką reformę w tak trudnym okresie, a z drugiej strony ryzyko jest olbrzymie i rzeczywiste. Więc tu może dojść do zaburzenia systemu sprawowania władzy, jeśli tej reformy nie da się przeprowadzić w sposób akceptowalny dla społeczeństwa. Dla mnie najbardziej zaskakująca jest jednak ta liczba osób przeciwnych tej reformie, bo to nie jest kwestia 50-50, to jest kwestia znacznej większości społeczeństwa z różnych powodów. To jest 2/3 Francuzów w tej chwili, prawda? Tak, 2/3 Francuzów. I to pokazuje moim zdaniem paradoks tego kraju, który zwalcza przywileje i którego głównym sztandarem rewolucyjnym było zlikwidowanie przywilejów i niemożność sprawowania jakichkolwiek rządów w tym kraju bez przywilejów. To jest moim zdaniem największa sprzeczność mentalna Francuzów, że stare się likwiduje, nowe się wprowadza i nikt nie daje sobie zabrać swoich przywilejów. A w sprawach emerytalnych przywilejów jest pełno, no bo jak wiemy, tu nie chodzi tylko o górników i o pracę nocną, ale chodzi na przykład o tancerzy w balecie w Operze Paryskiej czy o aktorów w Teatrze Narodowym. Oni też mają przywileje. Więc tutaj nie chodzi o ciężką pracę, o której się wiele mówi, ani o niziny społeczne, o których się wiele mówi i dla których ten rząd przewidział kompensację.
Tu chodzi o szaloną ilość specyficznych metod przyznawania emerytury wcześniej, większej, na specjalnych warunkach, z których nikt lekką rączką nie zrezygnuje dla dobra wspólnego, o którym oczywiście wszyscy mówią. Jeszcze jedna być może psychologiczna bariera dla Macrona. On już raz próbował to zrobić, prawda? Przed pandemią próbował przeforsować zmianę systemu emerytalnego. Protesty spowodowały, że ustąpił. Na szczęście dla niego przyszła pandemia i w zasadzie politycznie to zostało wyciszone. Nie musiał się tłumaczyć, ale trzeciej szansy nie będzie miał. Teraz albo nigdy. Nie będzie miał. Tak, absolutnie. Trzeciej szansy nie będzie miał, a poza tym ta reforma w sensie merytorycznym, jak słucha się łącznie z przywódcami związków zawodowych, no może tych nie najbardziej na lewo, ona ma obiektywnie bardzo dopracowany model, więc dyskusja merytoryczna miała już miejsce. Tutaj kwestia teraz dotyczy symboliki, władzy, a może nawet, ja do tego wracam, wizji Francuzów, do czego służy praca w życiu człowieka, jakie ma miejsce i jak zrobić, żeby ona miała sens. I myślę, że tego nie widać za bardzo za granicą, a to się czuje, jak się żyje w tym kraju. Praca dla bardzo wielu Francuzów straciła symboliczny, pozytywny wymiar, który przez wieki miała. Jest takie wyrażenie francuskie, travail bien fait, dobrze zrobiona praca, czyli duma zawodowa przeróżnych zawodów, która wynikała z tego, że człowiek czuł się dowartościowany przez to, że umiał dobrze coś zrobić w swojej pracy. Dzisiaj w wielu środowiskach ludzie stracili to poczucie. Nie rozumieją, jaki jest sens ich pracy. Nie rozumieją, dlaczego mają takiego szefa i dlaczego absurdy papierkowej roboty zastąpiły prawdziwy cel ich pracy. Ja mówię o szpitalu, mówię o uniwersytecie, ale tak samo o drobnych przedsiębiorcach. Debata na temat, jak zmieniła się praca, jest tu zasadnicza i myślę, że ona być może pozwoli, może refleksje na temat sensu pracy pozwolą przemyśleć sprawę emerytur. Żeby ta emerytura nie była wyzwoleniem z czegoś okropnego, zamiast być uwieńczeniem sukcesu pracy, z której ludzie byli dumni. Bo coś takiego tu się stało i nie każdy zrozumiał, że to jest na szeroką bardzo skalę, a nie tylko dla dwóch czy trzech zawodów. Pani profesor, a może w tej debacie, pani o tym zresztą wspomniała, chodzi również o to, żeby Francuzi zrozumieli, mówi pani o sensie pracy, o sensie protestu. Być może też dyskutują. To znaczy, mówiła pani o tym, że te najbardziej skrajne ruchy, takie jak Black Bloc, prawda, anarchiści, antyglobaliści, w tym wypadku nie byli na proscenium. W tym wypadku to nie oni dyktowali warunki tego protestu. Czy Francuzi nauczyli się przez te ostatnie lata, być może w związku z tak ogromnym rozwojem ruchu żółtych kamizelek, z ich zaletami i wadami, głównie tymi drugimi, że protest też powinien mieć pewne granice i protest też powinien być jakoś skonstruowany w ten sposób, żeby nie niszczyć demokracji i nie niszczyć sposobu życia? Ja myślę, że tak, że to była wielka nauczka społeczna i że tutaj pierwsze skrzypce grają ludzie, którzy merytorycznie próbują przekonać z jednej i z drugiej strony do zmian. I myślę, że protest dla protestu, żółte kamizelki pokazały właśnie tę kulturę protestu bez kontrpropozycji, czyli takie myślenie rzeczywiście nihilistyczno-anarchiczne, choć nie wszyscy tak myśleli na samym początku, ale tak się stało, bez przywódców, bez programu i nie stali się partnerami dyskusji. Myślę, że ma pan rację, że to była lekcja ludzi protestujących i wczorajszy protest wszyscy uznali za dobrze zorganizowany, w miarę porządny, z konkretnymi argumentami i cały wieczór trwały dyskusje spokojne, a nie rozjątrzone na tematy zasadnicze. Więc być może jest tu pewien postęp, ale który się oczywiście może wymknąć organizatorom, bo w pewnym sensie żółte kamizelki dały sobie zabrać ten protest. On się nie odbył, dlatego że został przywłaszczony przez najbardziej zideologizowanych ludzi, którzy wcale nie chcieli współpracować w dyskusji. Tutaj to, co jest ciekawe, że prawdziwymi partnerami do dyskusji ze stroną rządową są wszystkie związki zawodowe, na co zwracają uwagę obserwatorzy, bo to jest rzadkie.
na ogół przejmują te najbardziej zajadliwe i dominują całą dyskusję. Tak wczoraj nie było. Więc argumenty słychać, są to argumenty w dużej mierze racjonalne, choć oczywiście mają też składową walki klas, która jest charakterystyczna dla tego społeczeństwa i do której wszyscy przywykli i na której temat jest dużo dowcipów i ironii po obu stronach. Profesor Joanna Nowicka z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu CY w Cergy-Pontoise koło Paryża. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Najbardziej znany boss mafii sycylijskiej, Matteo Messina Denaro, został aresztowany po 30 latach ucieczki przed stróżami prawa. Messina Denaro, uważany za szefa sycylijskiej mafii Cosa Nostra, został zatrzymany w operacji z udziałem ponad setki funkcjonariuszy w klinice onkologicznej w Palermo, gdzie zgłosił się na chemioterapię, gdyż cierpi na raka. Jest to postać symboliczna dla mafii i dla walki z mafią. Skazany w 2002 roku in absentia na karę dożywocia za szereg morderstw, m.in. zabójstwo prokuratorów Giovanniego Falcone i Paolo Borsellino przed 30 laty. To były zbrodnie, które wstrząsnęły całym krajem. Czy aresztowanie Messiny Denaro to symboliczny koniec sycylijskiej mafii? Jeśli tak, to kto przejął jej operację? Jaka w ogóle jest rola mafii w społeczeństwie włoskim? Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest dr Piotr Podemski, italianista z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana, dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. Kim był Matteo Messina Denaro? Cóż, to trochę taki dinozaur z poprzedniej epoki, z tej epoki właśnie wielkich bossów mafijnych i ostatni z takiej wielkiej trójcy razem z Salvatore, zwanym Totò Riina, z Bernardo Provenzano. To byli jeszcze jego mistrzowie, jego szefowie, a on był z kolei ich takim beniaminkim pupilkiem, ale dwaj panowie przeze mnie wymienieni już zakończyli i swój żywot, bo zmarli obaj kilka lat temu, ale także już wiele lat temu, jeden z nich 30, drugi prawie 20, byli aresztowani, więc usunięci ze świata ludzi swobodnie działających. A tymczasem właśnie ów Matteo Messina Denaro, ich dawny pupil, a potem dziedzic, no ciągle jeszcze był na wolności i potrafił, jak wskazuje to, co znaleziono w jego kryjówce, dość dobrze korzystać z bogactwa wcześniej zgromadzonego, czy z bogactwa ciągle być może gromadzonego w formie działalności mafijnej. I był takim ostatnim żywym symbolem bezsilności włoskiego państwa, które przez 30 lat szukało po całej Sycylii, po całej właściwie planecie kogoś, kto się ukrywał bardzo blisko swej miejscowości rodzinnej, właściwie na jej przedmieściach niemalże, a więc był nieuchwytny, chociaż był ciągle tam pod państwa włoskiego oczami. To jest więc koniec mafii, to jest koniec tej wielkiej epopei, epopei właśnie tych wielkich trzech, powiedzmy sobie, bossów, którzy przeszli wręcz do kultury popularnej, ale zjawisko mafijne no jest dużo bardziej skomplikowane od ich osobistych perypetii i to zjawisko mafijne pewnie jednak będzie trwało dalej. Dlaczego to było tak trudne? Dlaczego tak ciężko było go złapać? Ach, to jest właśnie kwestia samej tej esencji problemu i tego, czym ta mafia tak naprawdę w ogóle jest. Po tym, kiedy już teraz złapano, aresztowano, rzeczywiście z wielkim zaangażowaniem sił i środków pana Messinę Denaro, co prawda mówią nam o tym doniesienia medialne, że zgromadzeni wokół ludzie, przypadkowi przechodni, bili brawo, a więc jak gdyby sprzyjali państwu włoskiemu i temu, co ono robiło, ale z drugiej strony pojawiły się komentarze w prasie lokalnej, nawet tak zbierali to dziennikarze, reporterzy, że wiele osób z tej miejscowości, tego Campobello di Mazara, czyli właśnie położonej na zachód nieco od Palermo, mówiło i po co było go aresztować? Całe miasteczko z tego żyło. My tutaj wszyscy mogliśmy żyć dobrze, dlatego że on tam mieszkał. Przecież mafia to jest organizacja nie tyle kryminalna w wąskim sensie, jak nam się w Polsce wydaje, tylko jest to ogromny fenomen kulturowy. Jest to organizacja, która nie tylko, że załatwia czy zapewnia mieszkańcom Sycylii, zwłaszcza z zachodniej części, poczucie pewnego elementarnego bezpieczeństwa, tam gdzie państwo nie jest w stanie wkroczyć, tam mafia sobie świetnie poradzi, jest zabójczo skuteczna i rozwiązuje problemy i spory, no na swoją oczywiście modłę, ale mafia daje im także poczucie pewnej tożsamości,
głęboko osadzonej tożsamości sycylijskiej. Daje im poczucie przynależności do pewnej społeczności, wspólnoty tego właśnie regionu. W kontrze nieco do obcego dla wielu Sycylijczyków włoskiego państwa, które ciągle jeszcze, uwaga, dzisiaj 160 lat po zjednoczeniu Włoch, jest uważane za tych obcych z kontynentu, tych Włochów, którzy nam tutaj w nasze sprawy, Cosa Nostra, to przecież nasza sprawa, w te nasze sprawy oni się nam niepotrzebnie mieszają, a my sprawy rozwiązujemy po swojemu. I nawet jeżeli ktoś uważa, że Messina Denaro to szastający pieniędzmi właśnie, no jednak gangster, to jest to nasz gangster z naszego miasteczka pochodzący, który nieraz naszym kuzynom czy wujkom pozwolił zarobić, czyli uratował w trudnej sytuacji, i dlatego wydawać go w ręce obcych, w ręce karabinierów państwa włoskiego czy jakichś tam zdrajców, którzy przeszli na stronę tej administracji, no to byłoby oczywiście dla wielu ludzi nie do pojęcia. Dziś dopiero, już kilka dni przecież po aresztowaniu Messina Denaro, pojawił się głos w mediach jednej z sąsiadek, która mieszkała w pobliżu tej właśnie tany, tej właśnie, jak się mówi, nory, w której on się ukrywał w domu, i powiedział, przecież to jest normalny kryminalista, dlaczego ludzie tego nie widzą, dlaczego oni sobie dorabiają jakąś teorię piękną, tożsamościową. To jest straszny człowiek, który potrafił dziecko swego wroga rozpuścić w kwasie. A więc o czym w ogóle mówimy? No niestety dla wielu Sycylijczyków sprawa nie jest wcale taka oczywista i dlatego nie można go złapać było przez 30 lat i dlatego mafia może sobie dalej jednak trwać. Rozumiem, że w podtekście tego, co pan mówi, jest to, że zwykli ludzie mu pomagali, tak? Zwykli ludzie kryli go, on dysponował jakąś siecią powiązań, która powodowała, że był nieuchwytny dla policji. Cóż, to jest oczywiście słynne zjawisko, tak zwana omerta z akcentem na końcu, czyli zmowa milczenia. A więc oczywiście wszyscy wszystko wiedzą, ale nikt nikomu niczego nie powie. Bo ci, którzy wiedzą, są wtajemniczeni i są częścią całego spisku. Mafia ma ogromny potencjał wiązania ludzi ze sobą właśnie poprzez pewne drobne przysługi, których kiedyś udzieliła, oraz poprzez to, że może bardzo brutalnie karać tych, którzy ową zmowę milczenia złamią. Więc wszyscy oczywiście wiedzieli w tym miasteczku, kto tutaj mieszka, kto tutaj się ukrywa, ale uważali, że z przyczyn po pierwsze honorowych, po drugie czysto ekonomicznych opłacało im się im to, żeby on i jego wielkie pieniądze, on tam podają, że wydawał kilkadziesiąt tysięcy euro miesięcznie, no więc gdzieś te pieniądze wydawał w lokalnych restauracjach, tam są rachunki i tak dalej, chcieli go tam trzymać, no i wreszcie, gdyby ktoś miał wątpliwości, trzeba by go nie wydać, to bałby się zemsty ciągle potężnej mafii. A więc tak, odpowiedź mi tak, że jego sąsiedzi, ludzie dookoła wiedzieli, kto to jest i gdzie on jest, ale nie byli w stanie o tym mówić albo z przyczyn honorowych, albo z lęku. Dalej, lekarz, który tego raka go leczył w tej wielkiej klinice, notabene klinika, co też dodaje pikanterii sprawie, jest położona kilkaset metrów od dyrekcji generalnej Agencji do Walki z Mafią, więc to było dość śmieszne, że on bywał sobie na leczeniu, bo to nie jeden raz przecież bywał w tym budynku, bardzo blisko tych agentów super wyszkolonych, którzy mieli go łapać, i lekarz ów robił sobie z tym pacjentem selfie, i to selfie dziwnym trafem, jak viral, rozeszło się po całym internecie włoskim, a więc nie tylko ten lekarz, ale także i odbiorcy tego zdjęcia dobrze wiedzieli, kto to jest, kogo tam lekarz operuje i z kim się fotografuje, żeby mieć taką pamiątkę z tego wspaniałego przeżycia. Ale panie doktorze, to wygląda tak, jakby policja włoska była gangiem Olsena, to znaczy wszyscy wiedzieli, on sobie robił zdjęcia w internecie. Ja spotkałem się z taką wersją, że w gruncie rzeczy niewiele było jego wizerunków i między innymi dlatego trudno było go złapać. Pan mówi o tym, że wszyscy wiedzieli, no to policja też musiała wiedzieć, no bez przesady. Kiedy pan mówi o tym, że wielu sąsiadom swoim, czy ludziom, którzy byli jakoś powiązani z nim, wiele rzeczy załatwiał, ułatwiał i tak dalej, to zawsze ktoś inny płacił za to cenę, prawda? Jeżeli chronił jakiś sklep, to pewnie właściciel drugiego sklepu mógł na tym cierpieć, a zatem miał powód, żeby go wydać. Tak, ale to jest mieszanka oczywiście poczucia lojalności, błędnie, fałszywie pojętego, i poczucia strachu, terroru, bo mafia naturalnie, jeżeli ktoś się jej przeciwstawia, to się je terror. Co do policji zaś, bo po tym wspomniał pan redaktor, to oczywiście są takie opowieści, w tej chwili one wychodzą na światło dzienne, że pewien karabinier poskarżył się w 2013 roku, a więc grubo, no wiele lat temu, że on owego Messina Denaro rozpoznał kiedyś na ulicy,
pojechał za nim do jego domu, zobaczył, pod jaki adres on tam się udaje i zgłosił swoim przełożonym to, że on tam jest, żeby go aresztować. Naturalnie według tego karabiniera przełożeni go ofukali natychmiast, że on niczego nie widział, głupi jest i ma natychmiast zamknąć buzię. On się poskarżył jeszcze wyżej, doszło do sprawy właściwie między nimi spornej przed sądem i to uwaga, ów karabinier, który chciał donieść na Messina Denaro, został oskarżony o zniesławienie swoich przełożonych, że on niesłusznie ich oskarża o to, że oni współpracują z mafią. No dzisiaj naturalnie, kiedy na to patrzymy, to jest to dość proste, że to pewnie, że on wiedział, spotkał tego właściwego mafioza i naprawdę chciał go naiwnie wydać, tylko nie wiedział, w jakim żyje środowisku, nie rozumiał tego, że nawet ta wierchuszka miejscowa jakoś tam była wszystkiego świadoma, a wolała jednak tego wszystkiego nie ujawniać. Dalej, mówią niektórzy o wielkim sukcesie państwa włoskiego. Tutaj kwestie polityczne możemy sobie później rozważyć, ale już się pojawiają także we Włoszech teorie spiskowe, że tak naprawdę to jest żaden sukces, żaden przełom, to jest wszystko jedna wielka ustawka. Powtarzam, teorie spiskowe, nie trzeba wcale w nie wierzyć. Ale mówią co niektórzy, po prostu to jest człowiek poważnie chory na raka, on już nie jest w stanie w tej chwili toczyć życia gangstera i, powtarzam, korzystać z tego swojego bogactwa i żyć pełnią życia. On potrzebuje specjalistycznej opieki. I państwo włoskie tak naprawdę mu to zapewni pod swoją ochroną. On się oddał dobrowolnie, jak twierdzą niektórzy, w ręce tego państwa, bo jest po prostu u schyłku swego życia i swoich sił do działania. Jeszcze inni mówią, to mafia się go pozbyła. Pozbyła się go dlatego, że on w tej chwili już nie jest nikim ważnym w tym swoim stanie zdrowotnym, będąc niejako jednak nad grobem i po prostu poświęcono kogoś, żeby ratować kogoś innego, bo to wszystko opiera się na jednych wielkich negocjacjach, pewnej grze, czasem grze pozorów, czasem grze interesów między właśnie czynnikami jakimiś tam mafijnymi, a jakimiś czynnikami osadzonymi gdzieś jednak wewnątrz państwa włoskiego. A więc można to patrzeć jako na bardzo prostą bitwę, w której wspaniali nasi rycerze pobili złego przeciwnika, a można patrzeć tak, że to wszystko ma drugie, trzecie i czwarte dno. Akurat przy mafii, przy Sycylii teorie spiskowe, no nie chcę tego bardzo głośno mówić, ale mają pewnie jakiś większy sens niż zwykle w takiej racjonalnej rzeczywistości, do której możemy być przyzwyczajeni. To jeszcze może dorzućmy taką teorię, chyba sprawdzalną, że w ogóle rola mafii sycylijskiej, Cosy Nostry, jest dyskusyjna w tej chwili we Włoszech. Podobnie zresztą jak rola Camorry z Neapolu. Że w tej chwili, jeżeli mówimy o mafii włoskiej, to przede wszystkim jest to 'Ndrangheta z Kalabrii, ponieważ te dwie organizacje, które nam się do tej pory kojarzyły z mafią, były tak długo nękane przez policję, jakiekolwiek błędy ona nie popełniała, to jednak to są długoletnie dochodzenia, wsadzanie do więzienia ludzi, których łapią i tak dalej, i tak dalej. A mafia kalabryjska na tym korzystała i to ona w tej chwili kontroluje przerzut narkotyków, ona kontroluje przerzut ludzi, nielegalny handel i tak dalej. Tak, to wszystko jest niezwykle ciekawe i oczywiście bardzo kontrowersyjne i trudno to upraszczać do takiej potrzeby krótkiej rozmowy, ale można być choćby tyle. Przecież już właśnie na początku lat 90. zakończył się ten wielki maxi proces, który wytoczono Cosa Nostrze i wydawało się, że jest po wszystkim. I to wtedy właśnie zginęli sędziowie Falcone i Borsellino. O ich zabójstwo, o podłożenie tego ładunku jest oskarżany o udział w tym każdym razie właśnie ów Messina Denaro. A więc kiedy już państwo włoskie czuło, że pokonało mafię, to mafia właśnie się boleśnie odgryzła. Czyli nie byłbym taki skłonny, aby już mówić o zwycięstwie. Z drugiej zaś strony rzeczywiście ma rację pan redaktor, kiedy mówi, że Cosa Nostra i Camorra są już w pewnym sensie cieniem swej dawnej potęgi, ale tutaj raczej bym winę, czy raczej bym przyczynę upatrywał w przemianach cywilizacyjnych. Po prostu obie te organizacje, to były organizacje klanowe, by nie rzec plemienne, to były organizacje postfeudalne, które polegały na tym, że głównie na jednak wiejskich obszarach dawni feudalni panowie przy użyciu rodzaju prywatnych wojsk, czy nielegalnych zupełnie oczywiście firm ochroniarskich, chcieli trzymać w posłuszeństwie swoje dawne terytoria, swoich chłopów, swoich feudalnych poddanych. To się mogło udawać do czasu, do kiedy Sycylia była społeczeństwem właśnie głównie jednak wiejskim, kiedy byli to ludzie no, prawie że niepiśmienni, a na pewno bardzo słabo wykształceni i na pewno pozbawieni w ogóle ducha obywatelskiego i naprawdę poddawali się kompletnie bezrefleksyjnie temu wielkiemu szantażowi, temu przekonaniu o tym, że patriotyczny jest ulegać mafii, słuchać jej, a mówić o tym z obcymi, to jest zdrada własnego sycylijskiego narodu i własnej tożsamości.
Potem, kiedy już się mafia przeniosła do miasta, bo mówimy o tym od lat co najmniej 70., że już mamy mafię właśnie miejską, czyli bardziej narkotyki, przemyt broni, również bardzo wielki obszar biznesowy dla mafii, to nielegalne składowiska odpadów, tych układów radioaktywnych, notabene choroba nowotworowa pana Messiny Denaro, tutaj nie chcę dywagować, ale na tyle mafia ma bliskie związki właśnie z tymi odpadami bardzo toksycznymi, że nie jestem pewien, czy jakiegoś tej związku nie mogłoby ewentualnie być. No to już jest zupełnie inna rzeczywistość, inna działalność i w tym naturalnie owa 'Ndrangheta też kiedyś przecież, organizacja bardzo tradycyjna, sama jej nazwa oznacza w języku greckim, uwaga, w lokalnym dialekcie, który się wywodzi z greki jeszcze starożytnej, męstwo, męstwość, odwagę, potęgę, więc też taki bardzo maczystowski obraz południowego mężczyzny, który trzyma sobie porządek w swojej rodzinie, klanie i rodzinie i regionie, ale jednak ta mafia potrafiła wyjść bardziej ku nowoczesności, stać się biznesową, pełną buzią organizacją, która ma swoje posiadłości, ma swoje interesy od Meksyku przez Niemcy po Daleki Wschód i ona w tym momencie biznesowo rzeczywiście przoduje. Ale czy ci Sycylijczycy są tak zupełnie już wolni od tego piętna wiernych sługusów mafii, z którą się wiążą dlatego, że nie wierzą w nowoczesność, instytucje, prawo, tylko wierzą w korupcję i klanowe, krwawe układy, no tutaj to nie jest takie dla mnie oczywiste i nie byłbym w tej kwestii bardzo kategoryczny. Jaki jest stosunek Włoch Północnych do tego, co się dzieje na południu, w Kalabrii, w okolicach Neapolu czy na Sycylii? No tak, to oczywiście jest też bardzo obszerny temat, mówiąc najprościej, północ i południe za sobą wzajemnie w ogóle nie przepadają. Ludzie z północy, południowców nazywają Terroni, co jest takim nawiązaniem mało subtelnym do ciemniejszej karnacji ziemistej, coś związanego z ziemią, tak jakby ci południowcy tylko byli takimi chłopami, którzy w ziemi ciągle tyrają, mówiąc nieładnie, i są bardzo nierozgarnięci, prości, są to tacy właśnie ludzie od pługa oderwani. Natomiast ci ludzie z południa, tych z północy mówią, że oni są polentoni, czyli są nudni jak ta ich polenta, którą tylko jedzą, nie potrafią ani gotować, ani żyć, potrafią tylko ciężko pracować. Więc nienawiść, czy jakaś taka niechęć wzajemna naturalnie jest. Niektórzy mówią wręcz, że trzeba jakiś mur byłoby postawić, taki a la berliński mur mniej więcej, gdzieś tak na wysokości Rzymu i te dwa kraje, te dwa państwa, te dwa społeczeństwa, to bez kozery można na pewno bez przesady powiedzieć, od siebie oddzielić. Mamy też przecież partię polityczną, dzisiaj już mniej ten temat eksponującą, czyli Ligę Salviniego, kiedyś Ligę Północną, która chciała wręcz niepodległości padani północy z pewnym kompleksem wyższości. My, ludzie rozgarnięci, rozwinięci, wykształceni, otwarci biznesowo, dynamiczni, nie możemy utrzymywać tych darmozjadów z południa również dlatego, że podatki nasze ciężko wypracowane, które tam potem idą na południe, trafiają w końcu do kieszeni mafiozów, a wcale nie na te projekty społeczne, które miałyby tam być. A więc północ patrzy z poczuciem wyższości na południe, na ten cały mafijny światek, folklor i krajobraz, ale to poczucie wyższości ma coraz mniejszą rację bytu dlatego, że jak już przed chwilą mówiliśmy, mafia dzisiaj to raczej już nie ta mafia wiejska, chłopska, czasem prostacka, jak się pokazuje w tradycyjnych publikacjach czy w kulturze popularnej, ale to mafia biznesowa, białe kołnierzyki, najlepsza moda, najlepsze stroje i ta mafia posiada ogromne majątki, kapitały i właśnie działalność biznesową w samym Mediolanie, czyli jaskini lwa, czyli stolicy właśnie kapitalizmu, biznesu włoskiego, a więc północne Włochy już nie są bezgrzeszne, już nie są niewinne, tylko same rozmaite kompromisy nieraz bardzo wątpliwej jakości z rzeczywistością mafijną południa także muszą wchodzić. Wspomniał pan o polityce. Czy to, co się stało z Messiną Denaro, będzie miało jakikolwiek wpływ na politykę kraju? Czy ktoś na tym zyskuje, ktoś na tym traci? Oczywiście nieważne są wydarzenia i fakty, ważna jest ich interpretacja i od tego wszystko zależy, jak zostanie to PR-owo opakowane i sprzedane. Pani Giorgia Meloni, premier Włoch, jest naturalnie mistrzynią tego rodzaju gierek i zaraz po aresztowaniu Messiny Denaro udała się w taką swoistą pielgrzymkę czy podróż sentymentalną do miejscowości Capaci, czyli tej miejscowości w pobliżu Palermo przy autostradzie, tam gdzie właśnie podobno Messina Denaro był jednym z tych, którzy zamordowali sędziego Giovanniego Falcone. Tam jest pomnik,
tam jest takie gdyby sanktuarium niemalże urządzone, a co najmniej mauzoleum, w którym wspominamy tego bohatera walki z mafią sycylijską. Więc z całą pewnością pani Meloni chciała się wpisać w ten nurt takich republikańskich bohaterów, tych ludzi, którzy bezkompromisowo, wbrew tożsamości własnej, bo Falcone był Sycylijczykiem i wiedział dobrze, że dla części swych ziomków jest zdrajcą wtedy, kiedy z tą mafią walczy. Pani Meloni pojechała tam, oddała mu hołd i naturalnie spiła też z tego polityczną śmietankę i polityczny kapitał. Komentując to w ten oto sposób, że 30 lat lewacy nie byli w stanie dokonać tego, co rząd patriotyczny, prawicowy, asertywny zrobił w ciągu kilku tygodni czy kilku miesięcy. No oczywiście jest to tylko pewien produkt PR-owy zbudowany na bazie i w związku z faktami, ale nie ściśle te fakty obserwujący, ale jeżeli jej wyborcy w to uwierzą, a lubią w to wierzyć, bo lubią sądzić, że dokonali dobrego wyboru, kiedy ją wysunęli do władzy nad Włochami, no to oczywiście, że to będzie jej na krótką metę popłacało. Dla mafii, zwracał pan na to uwagę, być może coś się zmieni w sensie symbolicznym, bo to jest koniec tej starej gwardii, natomiast w sensie praktycznym w dalszym ciągu to są organizacje, które obracają miliardami euro i ten biznes będzie w dalszym ciągu trwał. To nie jest tak, że takie aresztowanie może zmienić zasady gry. Pamiętajmy, że mafia ma ogromnie zbudowaną sieć lokalnych kontaktów. Kiedy był COVID i ludzie stracili pracę, to właśnie mafia w biednych dzielnicach Palermo chodziła i rozdawała paczki z jedzeniem. To mafia może dać człowiekowi pracę, jakąś taką bardzo skromną, mało płatną pracę, wtedy kiedy on sam nie jest w stanie zorganizować sobie życia. Państwo włoskie na tym tle wydaje się Włochom, wielu Sycylijczykom zwłaszcza, ogromnie impotentne, bezsilne, nie mogące niczego w ogóle zdziałać, a mafia jest po prostu skuteczna. Więc póki istnieje ta mentalność mafijna, bo to wielkiej mafii mówić nie trzeba, mafia to jest wielkie pojęcie, to jest federacja bardzo wielu lokalnych klanów, lokalnych sytuacji, bardzo różnych między sobą oczywiście, ale dopóki na tym lokalnym poziomie jest tak, że przeciętny, prosty Włoch nie wierzy w uczciwe państwo, są to dla niego farmazony, które ludzie opowiadają tylko dla naiwnych, a tak naprawdę liczy się krew, klan i poczucie wzajemnej lojalności. I dopóki ten Włoch nie uwierzy w to, że państwo włoskie czy Unia Europejska może być dla niego partnerem do poważnej, sensownej rozmowy, jak długo będzie wierzył mafii, bo ona jest skuteczna boleśnie i pozwala mu załatwić jego drobne sprawki, no to dopóty ta mentalność, to zjawisko także będzie trwało. Doktor Piotr Podemski, italianista z Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Si te pudiera importar lo que pagara por eso, que me pongan cualquier precio para que sepan que es cierto. Esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos, porque tú no me permites ni un segundo de tu tiempo. Si yo fuera ladrón no viviría sufriendo, me metería sin permiso dentro de tu pensamiento. Si yo fuera ladrón.
tu cuerpo. Si te pudiera importar lo que pagara por eso, que me pongan cualquier precio para que sepan que es cierto. Esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos, porque tú no me permites ni un segundo de tu tiempo. Si yo fuera ladrón no viviría sufriendo, me metería sin permiso dentro de tu pensamiento. Esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos, porque tú no me permites ni un segundo de tu tiempo. Si yo fuera ladrón no viviría sufriendo, me metería sin permiso dentro de tu pensamiento. El Chapo de Sinaloa, ale nie ten, o którym państwo myślą, choć ten artysta jest równie znany jak największy współczesny bandyta meksykański El Chapo, który zresztą przebywa w więzieniu w Ameryce. Jego syn też trafił do więzienia i o tym za chwilę, a teraz odetchniemy od spraw mafijnych. Nasz boczny obserwator Grzegorz Dobiecki zacznie od niemądrych kroków, a gdzie dojdzie, to tylko on wie. Co to ma być? Spacer reumatyka? Ćwiczenie rehabilitacyjne? Aplikant Pejlin nie ma szans na rządowe stypendium, on żadnego rozwoju nie rokuje. Gdzież mu do kunsztu wygibasów, jakie wciąż doskonali radca Kliz? A to tylko urzędnik średniego szczebla w Ministerstwie Głupich Kroków. Pomyśleć, co dopiero potrafią jego zwierzchnicy. W Bundesministerium der Verteidigung, niemieckim Ministerstwie Obrony, Christine Lambrecht nie powinna była być nawet stażystką. Jej niepewne kroki były nie do obrony. Bo te pewne, stanowcze, gulliverowe i naprawdę głupie wykonano już wyżej i wcześniej. Następca pani minister też jakby z tej szkoły marszowej. Po prawdzie niemieckie MON dałoby się nazwać Demobilisierungsamt. Nie znaczy to przecież, że okazało się zbędne. Są funkcje i posady, których tworzenie odpowiada żywotnej potrzebie tworzenia funkcji i posad. Wbrew regułom pragmatyzmu, za to w zgodzie z prawem Parkinsona, mnożą się fuchy jak marzenie. Kanadyjski sklep Candy Funhouse zatrudni cukierkologa. Ma on służbowo cmoktać słodycze i orzekać, czy mu smakują. Producent materacy z USA, firma Casper, rekrutuje profesjonalnych spaczy. Stworzą elitarny team Casper Sleepers. Wymagana jest umiejętność zapadania w sen absolutny na wystawie sklepu, ale tylko w godzinach otwarcia. Od miejskiego szczurołapa władze Nowego Jorku oczekują, że wykaże żądzę walki oraz gotowość na rzeź. Werbownicy belgijskiego Ministerstwa Sprawiedliwości szukają chętnych do pracy w więziennictwie wśród fanów heavy metalu. Szwedzka gmina Tranemo utrzymuje na etacie poetę, by pisał wiersze o niej i jej mieszkańcach. A ratusz nowozelandzkiego Christchurch po 23 latach zerwał umowę na świadczenie usług magicznych zawartą z czarodziejem. Ojcowie miasta doszli widać do wniosku, że mogą je świadczyć sami. Oszczędności wymierne, decyzja jednak ryzykowna. Tą samą niepewną drogą poszedł były premier Australii. W czasie pandemii Scott Morrison potajemnie przejął teki 5 ministrów zdrowia, finansów, spraw wewnętrznych, skarbu oraz przemysłu. Radził sobie w tym pięcioboju całkiem nieźle i nie złamał zakazu łączenia funkcji, bo zakazu nie było. Jednak zdaniem krytyków mocno nadwyrężył demokrację. Ona bowiem żywi się mnogością. Że często jest to mnogość marnotrawstwa i niekompetencji, owszem i co z tego. Przypuszczalnie we Włoszech dobra zmiana konstytucji, dzięki której liczbę miejsc w obu izbach parlamentu zredukowano o 1/3, zderzy się prędzej czy później ze zmianą lepszą,
która przywróci status quo ante. A Departament Pomocy Zagranicznej Komisji Europejskiej stworzy za 500 000 euro następną platformę internetową, którą odwiedzi 5 osób. Po co taniej i przydatnie, skoro można drożej i zbędnie? Arabscy szejkowie i ruscy oligarchowie mieli się od kogo uczyć. Wymarzoną robotę grzech byłoby tracić. Cmoktacza, spacza, łapacza i pisacza da się wypatrzeć wszędzie. Degustator o wyostrzonym smaku praworządności sprawdza organoleptycznie, gdzie ona występuje, a gdzie jej brak. Prezes Organizacji na Rzecz Pokoju Wszystkich Narodów dźwiga na barkach ciężar nieodpowiedzialności za cokolwiek, a już zwłaszcza za zapobieganie wojnom. Europosła budzi z profesjonalnej drzemki brzęk słowa Katar, szelest słowa Maroko. Kolejny ekspert pisze pusty raport. Jeszcze jeden think tank okazuje się bardziej tank niż think, ale fucha jest świetna. Wcale nie gorsza od tej, jaka trafiła się nowemu członkowi rządu Papui Nowej Gwinei. Ów wybraniec losu stanął na czele właśnie utworzonego ministerstwa do spraw kawy. Całym zadaniem szefa resortu będzie czuwanie nad tym, żeby na wybornym papułaskim ziarnie zarabiali właściwi ludzie. Wtedy on też będzie spijał nektar z mniejszej czarki, którą sekretarka przyniesie mu do gabinetu i niczego nie rozleje jak jej koleżanka z ministerstwa głupich kroków. Szanowni Państwo, raport o stanie świata to program, który nie istniałby bez słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy wspierają nas finansowo. Bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: Budujemy Hale, Six Construction. Firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet. Polskie pompy ciepła. Gdzie Polek? PL. Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Handyhand.pl. Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadcy. A także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. www.duna.biz. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data.
dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Ovidio Guzman urodził się i wychował w niewyobrażalnym bogactwie. Mógł być kimkolwiek tylko chciał. Od dzieciństwa chciał jednak jednego – pójść w ślady ojca i zostać siejącym postrach wszechmocnym narkotykowym bosem. Młodzieńcze marzenie zrealizował. Po aresztowaniu i ekstradycji do USA słynnego El Chapo Guzmana, Ovidio przejął schedę po ojcu i stanął na czele jednej z grup składających się na kartel z Sinaloa. Teraz jednak sam trafił za kratki. Pytanie, na ile jest to poważny cios w narkobiznes, a na ile jedynie symbol, który niewiele zmienia. O tym Marcin Pośpiech. Na filmach przedstawiających moment aresztowania Ovidio Guzmana, opublikowanych przez meksykańskie służby, widzimy zwyczajnie ubranego, spokojnego 30-latka o łagodnym wyrazie twarzy, który wręcz stara się załagodzić sytuację i uspokoić zamaskowanych funkcjonariuszy policji. Na pierwszy rzut oka jego wygląd bardziej przywodzi na myśl niepozornego urzędnika średniego szczebla niż tego, kim jest w rzeczywistości. Ale to pozory. Nerwowe zachowanie policjantów nie może dziwić. Kiedy funkcjonariusze zaczęli obławę na Ovidio Guzmana, jego ludzie, zwani Los Chapitos, rozpętali piekło. Ulice stolicy stanu Sinaloa, Culiacán, zamieniły się w strefę wojny. Wzniesiono barykady, zapłonęły samochody, a w wymianie ognia zginęło 29 osób, w tym 10 wojskowych. Co ciekawe, Guzman w podobnych okolicznościach został zatrzymany też 4 lata temu, ale wtedy rozlew krwi był tak duży, że prezydent kraju Andrés Manuel López Obrador, by go powstrzymać, zdecydował się Ovidio Guzmana uwolnić. Guzman handlarzem narkotyków został z wyboru. Dla jego ojca El Chapo, obok Pablo Escobara, najsłynniejszego narkotykowego barona świata, przestępcza droga była sposobem na wyrwanie się z biedy i zdobycie władzy. Ovidio o luksusy zabiegać nigdy nie musiał. Tak w rozmowie z raportem mówi korespondent El País w Meksyku, Pablo Ferri. Ovidio Guzmán es uno de los hijos del Chapo. Ovidio jest synem El Chapo z drugiego małżeństwa. Na marginesie mówiąc, szacuje się, że El Chapo w sumie z różnymi kobietami ma od 11 do 23 dzieci. Ile dokładnie? Tego pewnie nawet on sam nie wie. A wracając do Ovidio, on urodził się w Culiacán w 1990 roku. Większość dzieciństwa i później młodości spędził jednak w stolicy Meksyku. Mieszkał tam w dzielnicy zamożnych i wpływowych ludzi. Chodził do elitarnej szkoły prowadzonej przez księży legionistów Chrystusa. Wiódł życie opływające w luksusy, o czym świadczy fakt, że do dyspozycji miał m.in. limuzynę z szoferem, który codziennie woził go do szkoły. Według Departamentu Stanu USA na przestępczą ścieżkę Ovidio Guzman wkroczył w wieku 18 lat, po tym jak zastrzelony został jego brat Edgar. Zaczynał od importu kokainy z Kolumbii oraz przejęcia kontroli nad plantacjami marihuany w stanie Sinaloa. Szybko poszerza jednak działalność o sprowadzanie z Argentyny efedryny potrzebnej do produkcji kokainy, mówi Pablo Ferri.
To jest punkt zwrotny w jego karierze. To właśnie wtedy śledczy z USA wyznaczyli nagrodę za pomoc w schwytaniu Guzmana w wysokości 5 milionów dolarów. Zresztą podobne kwoty były oferowane za informacje, które mogłyby przyczynić się do ujęcia innych braci Ovidio, którzy z nim współpracowali. Grupa Guzmana wkroczyła na niebezpieczną ścieżkę, zaczęła bowiem szmuglować metamfetaminę do Stanów Zjednoczonych. Waszyngton szacuje, że miesięcznie przemycali około 3000 kg metamfetaminy. To gigantyczna ilość. Stany Zjednoczone od lat domagają się ekstradycji Ovidio Guzmana. Poza oskarżeniami o przemyt narkotyków ciążą na nim zarzuty zlecania morderstw, w tym popularnego meksykańskiego piosenkarza, który odmówił zaśpiewania na jego weselu. Pytanie, czy aresztowanie Ovidio Guzmana wpłynie na osłabienie kartelu z Sinaloa. Eksperci mają poważne wątpliwości. Po pierwsze, nie wiadomo, jaką dokładnie rolę odgrywał Ovidio i jak faktycznie ważną był postacią. Dziennikarze, którzy próbowali ustalić, jakie dokładnie reguły rządzą kartelem, zwykle byli mordowani. Wiemy, że struktura kartelu jest też dość złożona, tłumaczy reporter, socjolog i latynoamerykanista Mateusz Mazzini. Mamy co najmniej 4 frakcje, które istnieją wewnątrz Sinaloa od momentu aresztowania El Chapo. Niektóre starają się nie wchodzić sobie nawzajem w drogę, niektóre mimo wszystko funkcjonują w takich antagonistycznych relacjach, więc na pewno nie możemy mówić o tym, że aresztowanie Ovidio Guzmana będzie jakimś wielkim ciosem dla całej struktury kartelu. O nim się mówi, że on odgrywał taką fundamentalnie ważną rolę w jednej z tych frakcji nazywanej Chapitos. Od oczywiście El Chapo, czyli takiej frakcji, która jest jakby najbardziej lojalna temu poprzedniemu przywódcy, a w ogóle lojalność to jest jedna z takich immanentnych, najważniejszych cech kartelu Sinaloa. Bardziej niż w innych, Sinaloa się wyróżnia tym, że tutaj lojalność jest ceniona bardziej niż w innych szeregach i bardzo często za cenę tej lojalności i obrony swoich przywódców kartel jest w stanie poświęcić życie takich szeregowych członków, nie wiem, w strzelaninach czy bezpośrednich starciach. O ile struktura kartelu takiego jak ten Sinaloa nie jest do końca jasna, o tyle nikt nie ma wątpliwości, że od lat Meksyk zmaga się z falą przestępczości, wobec której kolejne rządy są bezradne. Według ostatnich danych w ubiegłym roku w Meksyku doszło do ponad 26 tysięcy morderstw. Przed wyborami prezydenckimi w 2018 roku z rąk karteli zginęło co najmniej 130 polityków ubiegających się o władzę. Meksykański rząd przekazał z kolei, że tylko w grudniu w kraju każdego dnia dochodziło do 78 morderstw. Mówi pracujący w Meksyku Falco Ernst z organizacji Crisis Group. W istocie w Meksyku mamy do czynienia z utajoną wojną o niskiej intensywności. Oznacza to, że poziom przestępczości, morderstw, ofiar śmiertelnych jest porównywalny do klasycznej wojny. Od 2006 roku, kiedy w Meksyku ponownie ogłoszono tak zwaną wojnę z narkotykami, w kraju miało miejsce ponad 500 000 morderstw i porwań. Są to bardzo ostrożne szacunki, a i tak przerażają. W Meksyku trwa wiele małych wojen między różnymi grupami w różnych częściach kraju. Sytuacja w Meksyku wymyka się też klasycznej definicji wojny, ponieważ nie ma jasnej linii podziału między grupami przestępczymi a państwem. Te pojęcia się mieszają, bo władza jest w ogromnej mierze skorumpowana, a bez naprawy instytucji nic się nie da zrobić. W zaciszu gabinetów można opracować najlepszy plan walki z kartelami. Co z tego, kiedy nie da się go zrealizować, bo urzędy, politycy, policja, sędziowie, wszyscy biorą pieniądze od przestępców. Jeśli to się nie zmieni, nic się nie zmieni, bo wszystko i tak będzie rozbijało się o korupcję. Raz jeszcze mówi reporter, socjolog, latynoamerykanista Mateusz Mazzini. Meksyk jako suwerenne, niezależne państwo nie ma absolutnie wystarczającej mocy sprawczej, zarówno jeśli chodzi o zasoby, jak i informacje wywiadowcze, liczbę oficerów policji czy w ogóle służb mundurowych, żeby samemu walczyć z kartelami narkotykowymi. Zresztą myślę, że nie ma żadnego pojedynczego państwa, które byłoby w stanie rozwiązać ten problem. Nie jedno państwo próbowało, różne są strategie, nikomu się do tej pory to nie udało, bo to jest problem globalny. Te wszystkie duże syndykaty, kartele się globalizują, funkcjonują praktycznie jak międzynarodowe korporacje i często też w różnych
różnych miejscach w ogóle posiadają źródło tych narkotyków, a w różnych miejscach w ogóle biorą pieniądze, które na nich zarabiają. W dużej mierze to aresztowanie, ale też te poprzednie aresztowania, no bo mieliśmy właściwie przez całe lato sukcesywnie kilka dużych akcji antynarkotykowych policji w Mexico City, to wszystko właściwie trochę się dzieje z powodu amerykańskiej presji i trochę na amerykańską prośbę. Dlatego, że nowa amerykańska administracja pod przewodnictwem Joe Bidena ma trochę inną politykę zwalczania w ogóle ruchu narkotykowego czy przerzutu narkotyków z Meksyku i to w pewnym sensie można porównać, chociaż ja będę to ostrożny robiąc to porównanie, do polityki europejskich prawicowych przywódców wobec migrantów przybywających do Europy z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, czyli tak jak europejscy prawicowcy mówią, ten problem trzeba rozwiązać tam, gdzie on się rodzi, czyli właśnie w krajach afrykańskich i bliskowschodnich, czy tam azjatyckich, no to tak samo Amerykanie teraz mówią, ten problem trzeba rozwiązać w Meksyku, a nie w Stanach Zjednoczonych. Czyli te narkotyki trzeba zatrzymać, zanim one przejdą przez granicę, dlatego że jak już są w Stanach Zjednoczonych, to z różnych przyczyn jest po prostu niemożliwe, żeby ten ruch zatrzymać, albo Amerykanie też po sami nie dysponują z kolei takimi zasobami. Co gorsza, w Meksyku w wielu miejscach narodził się kult narkos. Muzycy śpiewają o ich bohaterskich czynach i bogactwie. Bez problemu można kupić wszelkiego rodzaju gadżety ozdobione wizerunkami narkotykowych bossów. Dla wielu młodych, którzy także wkraczają na przestępczą drogę, to jedyni bohaterowie godni naśladowania. Ale jak mówi korespondent El País w Meksyku, Pablo Ferri, z łatwością można kupić nie tylko koszulkę z podobizną El Chapo, ale każdy rodzaj broni. Lo que viene después es igual o peor, ¿no? Porque las armas siguen llegando, siguen pasando la frontera norte y siguen llegando de Estados Unidos. Mam wrażenie, że jest coraz gorzej. Broń nie przestaje płynąć do Meksyku. Kartele wysyłają do USA narkotyki, a z USA dociera tu coraz więcej uzbrojenia. I nie chodzi mi o broń lekką, ale coraz potężniejszą. Dam ci prosty przykład. Kilka dni temu jeden z gangów próbował zabić jednego z najsłynniejszych dziennikarzy w kraju. Chcieli tego dokonać w biały dzień w centrum stolicy. Dziennikarz cudem przeżył. Policji, która w mieście Meksyk działa jeszcze jako tako, udało się zatrzymać zamachowców i dotrzeć do ich kryjówki. Mieli tam każdy rodzaj broni, jaki jesteś w stanie sobie wyobrazić. Granatniki, strzelby, karabinki szturmowe, materiały wybuchowe, do tego kaski, kamizelki kuloodporne. To nieprawdopodobne. Sąd Federalny Meksyku wydał decyzję uniemożliwiającą przynajmniej na razie przekazanie Ovidio Guzmana amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. W przypadku ekstradycji młody Guzman z pewnością podzieliłby los swego ojca El Chapo, który w 2016 roku został przekazany wymiarowi sprawiedliwości USA. 4 lata temu skazano go przed amerykańskim sądem na dożywotnie więzienie. Zarekwirowano mu też majątek o wartości szacowanej na ponad 12,5 miliarda dolarów. Dla raportu o stanie świata Marcin Pośpiech. Co najmniej 20 dokumentów, niektóre z nich z klauzulą najwyższej tajności, zostało znalezionych w prywatnej posiadłości i biurze prezydenta Bidena. Pochodzą z czasów, kiedy Biden był wiceprezydentem, za czasów Baracka Obamy. Prezydent podkreśla, że współpracuje ze śledczymi prowadzącymi sprawę, a republikanie oskarżają Bidena o hipokryzję, bo był jednym z krytyków byłego prezydenta Trumpa, u którego w domu również odkryto tajne dokumenty. Trump twierdzi, że sam je odtajnił jako prezydent, a co twierdzi Biden? O tym porozmawiamy za chwilę. Naszym gościem jest Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym sprawa Bidena różni się od sprawy Trumpa? Zasadniczo różni się wszystkim, to znaczy co do jednej rzeczy może się zgodzę, bo tutaj jest jedna zgodność, jedna zbieżność. Obaj
przetrzymywali dokumenty, w których posiadaniu nie powinni się znaleźć po zakończeniu swojej kadencji. Powinni się ich pozbyć, w tym sensie, że powinni je oddać do archiwów, zarchiwizować. Są konkretne na to procedury ustawowe i bardziej szczegółowe. To jest ta zbieżność. Natomiast dalej mamy już masę różnic. Nie twierdzę, że Biden nie wiedział, że tych dokumentów nie posiada, po to jest śledztwo, że ma to ustalić. Mógł zapomnieć. Minęło 6 lat od okresu zakończenia prezydentury. Zakładajmy dobrą wiarę wiceprezydenta, obecnie prezydenta. Natomiast no, sam sposób postępowania, to, że Trump doskonale wiedział, że te dokumenty posiada, archiwa wiedziały, że te dokumenty muszą pozyskać, bo były po prostu uznane za brakujące. To, że były wystawiane kolejne nakazy sądowe o ich odzyskanie. Ludzie Trumpa, no jak rozumiem z polecenia, jednak tak to wygląda, z polecenia byłego prezydenta, twierdzili, że wszystkie dokumenty posiadane już zostały przekazane i więcej takich nie ma. Natomiast no, sierpniowy nalot, jeżeli tak to można nazwać, FBI na siedzibę prezydenta pokazał, że jednak dokumenty były. Tu mamy okłamanie po pierwsze wymiaru sprawiedliwości, ale też utrudnianie śledztwa, utrudnianie działań wymiaru sprawiedliwości. Natomiast no, w przypadku Bidena, owszem, doszło do przetrzymania dokumentów, natomiast w momencie ich znalezienia, przynajmniej z tego, co na razie wiemy, wydaje się, że poszczególne organy były odpowiednio, czyli archiwa, a następnie Departament Sprawiedliwości, były informowane na czas. To, jaki jest problem ewentualny po stronie Bidena, to kwestia informacji publicznej. To znaczy no, dość późne przekazanie, czy właściwie wyciek pierwszej informacji o znalezieniu tych dokumentów, no, 2 miesiące po tym, jak zostały poinformowane o tym te organy państwowe. Co się znajduje w tych dokumentach, które znaleziono u Bidena? Właściwie jeszcze nie do końca wiemy. Na pewno wiemy, że są klauzulowane, bo o tym mówił sam radca prezydenta, którego będzie reprezentował w tej sprawie, który dotychczas go też reprezentował jako osobę prywatną po zakończeniu wiceprezydentury. Szczegółowych też pewnie nie poznamy informacji po dokonaniu przeglądu przez wspólnotę wywiadowczą. Natomiast no, to ta ocena musi zostać dokonana, na ile te dokumenty klauzulowane i sposób ich przetrzymywania, to gdzie się znajdowały, kto mógł teoretycznie mieć do nich dostęp, zostanie dokonana właśnie ocena, na ile bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych zostało narażone. To samo w przypadku oczywiście tych dokumentów Trumpa. Tutaj na razie jeszcze jest więcej pytań niż odpowiedzi, jeżeli chodzi o tą szczegółową treść. To też jest kwestia tego, na ile przestrzeń publiczna jest informowana i tu nie chodzi mi o postępowanie Bidena, ale ile dostajemy przecieków medialnych. Z kwestii dotyczących dokumentów Trumpa bardzo szybko pojawiały się szczegóły. Ile pudełek wyniesiono, co FBI znalazło. Tutaj na razie jest dość, no powiedzmy, milcząco. No i to chyba też jest różnica pomiędzy podejściem do tego, co się działo z Trumpem, bez względu na różnicę merytoryczną, o której pan wspomniał. Stosunek mediów jest jasny i czytelny. To znaczy Bidena próbuje się zrozumieć i te mainstreamowe media przynajmniej amerykańskie jasno dają sygnał, po której stronie stoją. Zresztą podobno pierwsza porcja tych dokumentów została odkryta przez prawników Bidena już 2 listopada, czyli przed wyborami połówkowymi. Media o tym nie informowały, być może nie miały tej informacji, bo Biały Dom ją wstrzymywał, prawda? Tak zresztą sugerują republikańscy politycy. Tak sugerują i tak będą sugerować i mają ku temu podstawę. To, do czego się ostatecznie dojdzie i jaki był zamiar administracji, by o tym nie informować, jeżeli 4 listopada, 2 dni później, archiwa i właśnie radca prezydenta poinformowały Departament Sprawiedliwości, jak rozumiem, idąc raczej na szczyt łańcucha informacji niż na sekretariat podawczy, z informacją, iż dokumenty u prezydenta obecnego zostały znalezione z okresu jego wiceprezydentury, to faktycznie coś jest nie tak. Republikanie będą oczywiście każdego możliwego elementu się łapać, żeby atakować Bidena, i to wstrzymywanie przekazania tej informacji, że coś zostało znalezione, no jest absolutnie przy tych atakach kluczowe. Bardzo sobie Biden tą kwestią życie utrudnił. I w tej chwili Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie w tej sprawie, śledztwo. Jaka kara grozi prezydentowi? Żadna. Jeśli by się okazało, że... No właśnie już pan odpowiedział. Przepraszam. Jest zbrodnia, tak, ale nie ma kary. Przynajmniej w sensie prawnym. Tutaj w ogóle został uruchomiony mechanizm specjalnego prokuratora przez Departament Sprawiedliwości. Może nie do końca byłby potrzebny w ogóle w tej sytuacji, gdyby nie to, że w tej samej poniekąd sprawie został powołany specjalny prokurator w przypadku Trumpa. No i potrzebny jest symetryzm. Analogia działań ciężko będzie ją uzyskać, bo śledztwo w ogóle dotyczące Trumpa toczy się od prawie 2 lat i specjalny prokurator przejął je w bardzo zaawansowanym stopniu, natomiast no,
specjalny prokurator w sprawie Bidena, Robert Herb, no zaczyna od zera tak naprawdę, może poza wstępnymi ustaleniami, więc tutaj ciężko będzie uzyskiwać analogiczne postępy. No skala Trumpa też, jak już powiedziałem, jest zupełnie inna, przynajmniej na razie. Nie chcę też twierdzić, że sprawa Bidena już jest zamknięta, jeżeli chodzi o znaleziska. Może gdzieś jeszcze coś się odnajdzie, nie wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o samą karę możliwą, tylko i wyłącznie polityczna. Wykładnia Departamentu Sprawiedliwości od czasu Watergate, i ona się utrzymuje, jest taka, że urzędującego prezydenta nie można skazać, nawet nie można mu właściwie postawić zarzutów. Więc jedyne co to może być, to procedura polityczna, znana dobrze z okresu prezydentury Trumpa, procedura impeachmentu i usunięcia z urzędu. Republikanie kontrolują Izbę Reprezentantów, która stawia w stan oskarżenia. Potrzebna jest do tego zwykła większość głosów. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że oczywiście po trwającej debacie, być może zakończeniu tego śledztwa specjalnego prokuratora, zapoznania z rekomendacjami, zebrałoby się te 218 głosów republikańskich, które chciałoby postawić Bidena w stan oskarżenia, no ale 2/3 głosów w Senacie, czyli przekonanie demokratów. I tutaj już twierdzę, że nawet gdyby te zarzuty były naprawdę merytoryczne wobec Bidena, gdyby była podstawa merytoryczna do tego, w dobie tej polaryzacji w Stanach Zjednoczonych nie wyobrażam sobie, że jakaś większa grupa demokratów, ale nawet nie wiem, czy pojedyncze jednostki, głosują za usunięciem z urzędu własnego prezydenta. Kongres chyba, zanim zajmie się sprawą Bidena, oczywiście krytyka płynie pod jego kierunkiem, ale kongres chyba musi dojść do siebie po tym etapie wybierania nowego przewodniczącego, czyli speakera, jak się teraz po polsku mówi. Kevin McCarthy za 15. podejściem został wybrany. To nie jest rekord, ale było gorąco, prawda? Była dziwna sytuacja, w której republikanie pro-trumpowscy głosowali przeciwko niemu. To pokazuje, jak napięta jest ta sytuacja. Mówi pan o polaryzacji w całej Ameryce, co oczywiście jest prawdą, ale polaryzacja występuje w łonie tych dwóch partii tak również. Na pewno nie utrzymują republikanie w tej chwili jednolitego frontu. Nie, absolutnie nie. I Kevin McCarthy tym dobiciem w końcu, bo tak to chyba trzeba nazwać, zdobycia fotela speakera, no utrudnił sobie. Znaczy, oczywiście jest speakerem, osiągnął cel zakładany, ale to będą bardzo trudne 2 lata, o ile w ogóle będzie mu dane odsłużyć te 2 lata, bo jest też mechanizm bardzo łatwy do wszczęcia odwołania go i jest część demokratów, która na pewno z góry chciałaby po prostu go odwołać, bo czemu nie, jeżeli nadarza się okazja. Natomiast no, jeżeli chodzi o te właśnie działania republikanów w Izbie, ci trumpiści będą nawoływali do tego, żeby robić jak największe show polityczne wokół Bidena. To było zapowiadane jeszcze oczywiście przed odkryciem dokumentów. Poszczególne komisje czy podkomisje śledcze, które będą, nie w rozumieniu naszych komisji śledczych, ale specjalne powoływane do konkretnych celów, miały między innymi badać działania Departamentu Sprawiedliwości wobec Donalda Trumpa, kiedy zostało wszczęte śledztwo specjalnego prokuratora wobec Trumpa, no to tutaj już odgrażali się obcinaniem finansowania na nie. No tutaj mamy zupełnie inną stronę medalu, czyli pociąganie, tak przynajmniej sobie wyobrażam, pociąganie drugiego specjalnego prokuratora do większej właśnie dzielenia się informacjami publicznie, co wcale też nie jest wskazane dla dobra śledztwa, ale robienie z tego cały czas politycznej nagonki, która o ile może być merytoryczna na szczeblu właśnie działań wymiaru sprawiedliwości, o tyle z tymi najbardziej pro-trumpowskimi członkami partii republikańskiej może to wyglądać po prostu źle i ostatecznie może to no, całą sensowność tej sprawy powywracać, stety bądź niestety, dla amerykańskiego społeczeństwa. Zostawmy sprawę Bidena, zapewne będziemy do tego wracać, ale dziś rozmawiamy w piątek. Bardzo ciekawe spotkanie w Ramstein, w amerykańskiej bazie w Niemczech. Zacznijmy od kongresu jednak, to znaczy, czy obawy co do utrzymania jednej linii, wspólnej linii w sprawie Ukrainy były niepotrzebne, bo my mówiliśmy jeszcze przed wyborami, w trakcie wyborów, tuż po wyborach, że są i wśród demokratów, i wśród republikanów ludzie, którzy już mają dosyć pomagania Ukrainie. Czy ci republikanie i demokraci, którzy są przeciwni pomocy, znajdują się w zdecydowanej mniejszości i już wiemy, że nie oni będą nadawać ton tej debacie i ton polityce przede wszystkim Bidena? Są w znacznej mniejszości. Z tym się zgodzę, a teraz muszę się rozwinąć w innych tematach, bo to, że są w znacznej mniejszości, no to jak choćby pokazało głosowanie na speakera. Ostatecznie to 6 blokujących, która no, podyktowała warunki, te finalne warunki, jak będą wyglądały te 2 lata w Izbie Reprezentantów, jeżeli chodzi o zasady. No ale nawet jeżeli powiemy o szerszej grupie 20 czy 20 paru osób, McCarthy poszedł na ogromne ustępstwa. W ramach tych ustępstw, no właśnie, można go odwołać, ale członkowie też tego koła najbardziej konserwatywnego, właśnie tego Freedom Caucus, trumpistów tak zwanych,
no, dostaje dość mocne obsady w komisjach poszczególnych w Izbie Reprezentantów, będzie miała większy głos, jeżeli chodzi o decyzyjność na poszczególnych szczeblach. Dochodzą też kwestie właśnie wewnętrznych sporów w Izbie Reprezentantów i tutaj to, co może napotkać pomoc dla Ukrainy, to te wnioski, które będą się pojawiać o zatwierdzenie kolejnego finansowania, no to jest przede wszystkim debata budżetowa, która teraz też była rozgorzała w tym roku kalendarzowym, właściwie w poprzednim roku kalendarzowym, ale dotycząca już tego i roku kalendarzowego i fiskalnego, którą udało się jeszcze przyjąć w poprzednim kongresie, ale to bardzo długo trwało. Jeżeli taki kolejny wniosek ze strony administracji Bidena o kolejne kilkadziesiąt, na pewno kilkadziesiąt miliardów dolarów trafi do kongresu, no to będzie przedmiotem różnych prac. I tutaj już trzeba osiągnąć porozumienie pomiędzy dwoma partiami kontrolującymi dwie różne izby. To jest pierwszy problem, który może wywracać część niektórych pomysłów. Drugi jest taki, że Stany Zjednoczone wyczerpały limit swojego zadłużenia publicznego. Teraz uruchamiane są specjalne warunki finansowania, w to nie będę wchodził, natomiast kongres musi się porozumieć co do podniesienia tego limitu albo obcięcia wydatków. Nie wiadomo na razie, co się wydarzy. Jest jeszcze kilka miesięcy, powiedzmy, czasu na to w ramach tych specjalnych ram czasowych, ale jakąś ostatecznie drogę trzeba obrać i tu podejście partii jest absolutnie różne. Republikanie chcą ciąć wydatki po to, żeby nie pogłębiać zadłużenia. To ma dotyczyć też w ogóle budżetu obronnego. Spodziewam się, że pomoc dla Ukrainy też mogłaby zostać w ramach tego obcięta, ale dochodzą tu nam dużo szersze właśnie spory o zakres finansowania, o to, czy zadłużać państwo bardziej, czy nie. I to są spory, na które natrafiają dodatkowe, jakby nie było, dziesiątki miliardów pomocy dla Ukrainy. Może to nie jest fundamentalna wartość w zakresie całego budżetu amerykańskiego, ale gdzieś trzeba ciąć. Bardziej to widzę. I politycznie bardzo nośna. Oczywiście, że tak. Zdecydowanie. I politycznie dla mnie to ma większe znaczenie niż grupa kilku czy kilkunastu osób, które po prostu nie chcą pomagać Ukrainie, bo to nie jest sprawa Stanów Zjednoczonych. Nieważne, jakiej argumentacji właściwie używają. To jest dużo większy problem, który się może pojawić i właściwie dla Ukrainy jako strony niewątpliwie zainteresowanej tym, ale Ukrainy i innych państw sojuszniczych w pewnym sensie nie do przezwyciężenia w rozmowie z władzą wykonawczą absolutnie, ewentualnie z poszczególnymi kongresmenami, ale do części, jeżeli chodzi o poziom wydatkowania ogólnego w Stanach Zjednoczonych, no dotrzeć się po prostu nie da. To spotkanie w Ramstein pokazuje, jak ogromna presja właściwie z każdej strony towarzyszy tym rozmowom. Z jednej strony oczywiście Rosjanie mówią, że to będzie bardzo niebezpieczne, jeśli czołgi z Zachodu pojawią się na Ukrainie. Prezydent Zełenski uważa, że to jest niezbędne do tego, żeby Ukraina kontynuowała wojnę i przeciwstawiała się Rosji. Amerykanie są jednoznaczni. Tutaj zostawmy na boku wewnętrzną politykę. Rząd nie wykazuje jakichkolwiek wątpliwości, jakiegokolwiek wahania. Jest presja na Niemcy, żeby pozwoliły na reeksport, nazwijmy to w ten sposób, leopardów. Jest presja ze strony niektórych państw europejskich, również na Niemcy, takich jak Polska, ale Amerykanie tutaj wiodą prym, jak zwykle oczywiście, i to się w żaden sposób nie zmienia i nie wygląda na to, żeby miało się zmienić, prawda? Nie, na razie absolutnie nie. Faktycznie, jedyne, czego moglibyśmy w tej sytuacji oczekiwać, bo nie wymagać chyba nie, i tak Amerykanie robią ogromną pracę, jeżeli chodzi o pomoc militarną. Oczekiwać można by ewentualnie tego kroku wyprzedzającego, czyli to my przekażemy w końcu Abramsy. To jest proces też oczywiście. A dlaczego Amerykanie tego nie zrobią? Tłumaczą to oczywiście problemami logistycznymi, kwestią przeszkolenia. W praktyce wydaje mi się, że jeżeli chodzi akurat o Abramsy, przynajmniej chcą to jest oczywiście zupełnie inny rodzaj uzbrojenia, ale przynajmniej chcą zobaczyć częściowo, jak przebiega szkolenie z patriotów. Na ile, jakie jest tempo. Rozumiem, że w przypadku Abramsów może nie byłby to aż tak długi okres szkolenia, ale jednak jest to bardziej nowoczesny system. Być może nie chcą bardzo komplikować logistyki ukraińskiej, chociaż już i tak mielibyśmy mowę o jego skomplikowaniu, jeżeli Brytyjczycy przekazą czołgi typu Challenger, a koalicja państw Leopardy, to już mamy dwa różne... I jeszcze Francuzi swoje lekkie czołgi mają. No właśnie, Leclerc, tak. Gdyby była mowa o Leclercach, póki co to są te bojowe wozy piechoty, czy właściwie są inaczej określane. Nie wchodźmy może w te szczegóły. Jest póki co opór i ze strony Niemiec płynął właśnie sygnał, że jeżeli pojawiłaby się ta decyzja po stronie amerykańskiej, to wówczas Niemcy by poszły za tym. Nie jestem szczerze przekonany, patrząc na to, jak Niemcy dotychczas reagowały. Oczywiście w momencie, w którym pojawiła się decyzja o Bradleyach, Niemcy dołożyli swoje bojowe wozy piechoty, zadeklarowali też przekazanie systemu Patriot i za to należy ich w ograniczony sposób, ale chwalić, nie spoczywając właśnie na laurach, wydźwierając dalej presję.
Natomiast po stronie amerykańskiej wydaje mi się, że jest skupienie, to co bardziej wydaje mi się, że Ukraina od Ameryki oczekuje i stąd na ten moment, przynajmniej w momencie, kiedy na stole jest realna opcja przekazania tych Leopardów i czołgów zachodnich z innych państw, Ukraina skupia się na innych systemach, które może właściwie tylko Ameryka dostarczyć i tutaj nacisk przynajmniej na razie jest na pociski dalekiego zasięgu ATACMS, które mogliby kolokwialnie mówiąc wsadzić do HIMARS-ów i atakować bardziej w głąb terytorium, no własnego przede wszystkim. Bo Rosjanie wycofali swoje siły, ponieważ poczuli, czym są HIMARS-y. To jasne, natomiast pytanie brzmi, czy Amerykanie mają realnie jakiekolwiek narzędzia do tego, żeby skłonić Niemców, aby się zgodzili na wydanie tej ostatniej decyzji, bo pamiętajmy o tym, że deklaracje niemieckie są nieprawdopodobnie szczodre, prawda? To znaczy Niemcy mówią, że przekażą te czołgi. Tylko potrzebny jest do tego podpis kanclerza Scholza, którego nie ma. No tak. Na tym szczeblu politycznym myślę, że mają. To znaczy Niemcy nie są w tym momencie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie były, kiedy kanclerzem była Angela Merkel. Poniekąd nie są właśnie w tym miejscu, no po pierwsze z powodu, że Scholz jest, jeżeli chodzi o przynajmniej jego karierę kanclerza, politykiem młodym i musi sobie to miejsce wyrobić, ale przede wszystkim ze względu na odpowiedź po rosyjskiej inwazji. Tutaj znaczenie Niemiec nie chce mówić, że Niemcy spadły na ostatnie miejsce w Europie w relacjach ze Stanami, bo tak absolutnie nie jest. Ale odsunęły się jednak z tyłu, nie są tak wiarygodnym partnerem dla Stanów, jeżeli chodzi o budowanie zachodniej koalicji, przynajmniej w Europie, w kwestii wsparcia wojskowego, finansowego, humanitarnego, jak na przykład Francja. Francja wykorzystała zdecydowanie ten moment, to było widać choćby po wizycie Macrona w Waszyngtonie, gdzie dochodziło do różnic retorycznych, nadal dochodzi w ogóle do kwestii podejścia, wsparcia Ukrainy, rozmów z samym Władimirem Putinem, tych mechanizmów dyplomatycznych, w które administracja Bidena się nie angażuje, ale jednak no tutaj Francja jest w pewien sposób dużo bardziej wiarygodna niż Niemcy. Niemcy mają ten problem, który moim zdaniem, oczywiście nie wiemy, kiedy będziemy mówić o końcu wojny i tak dalej, ale kiedy już będziemy mówić o czasie pokoju, odbudowy Ukrainy, moim zdaniem problem Niemiec jako mniej wiarygodnego partnera w pewnym sensie, no z relacji amerykańsko-niemieckich nie odejdzie. Dziękuję bardzo. Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję uprzejmie. Teraz czas na spotkanie, które określamy w tym programie kryptonimem 3R. Rożek u Rosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to Lubię. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Wróciłeś niedawno z Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej, co samo w sobie jest powodem do rozmowy. Ale okazuje się, że jest to Europejskie Centrum Kosmiczne. Europejskie Centrum w Gujanie Francuskiej. Sprawdziłem na mapie, bo nie byłem do końca pewny, ale Gujana Francuska to jest zaraz koło Surinamu, graniczy z Brazylią. Tak, i z Wenezuelą, o ile dobrze pamiętam. O co pytasz? Gdzie to dlaczego jest? Jak tam dlaczego jest? Europejskie dlaczego tam? Centrum Kosmiczne? No nie, bo to jest, rozumiem, terytorium zamorskie Francji, tak? Tak, to jest w zasadzie Francja, co jest dość, no, z naszego punktu widzenia dość abstrakcyjne, naszego polskiego, naszej historii. Dla Francuzów, z którymi tam rozmawiałem, tak abstrakcyjne nie jest, choć muszę Państwu i Tobie powiedzieć, że na hasło, czy to jest kolonia, po prostu krew im odpływała z twarzy i byli bladzi jak prześcieradło. Więc nie do końca zrozumiałem, jaka jest różnica między kolonią a państwem, które w zasadzie nie jest państwem, gdzie walutą jest euro, gdzie jest europejski roaming, choć jest to Ameryka Południowa. Nie, no różnica jest taka, że to nie jest kolonia podległa Francji, tylko jest to część Francji. Jest to terytorium zamorskie, które ma wszystkie prawa i obowiązki francuskie. No dobrze, ale czy to nie było tak, że jak na przykład chociażby Francuzi... Oczywiście, że tak było. Oczywiście. To też było część. Ale słowo no na K jest politycznie niepoprawne i nie należy go używać. No więc tak. Ale dlaczego tam? Po pierwsze dlatego, można by w skrócie odpowiedzieć, bo mogą, bo mają kawałek Ameryki Południowej, a jest to kwestia bardzo praktyczna. Jest to blisko równika. Na dodatek, a to ma znaczenie swoje czysto takie techniczne w momencie, jeżeli jesteśmy na równiku albo blisko równika i strzelamy rakietą w kierunku wschodnim,
to już na wstępie rakieta ma prędkość obrotową Ziemi, więc już na etapie no, takim pierwszym startowym ona już ma całkiem dużą prędkość, a to się przekłada na chociażby oszczędność paliwa. Na dodatek w kierunku wschodnim mamy od razu Ocean Atlantycki, a miejsce, w którym w ogóle ukształtowanie brzegu Gujany Francuskiej i szczególnie miejsce, w którym ten ośrodek jest, niedaleko miasteczka Kourou, umożliwia wystrzeliwanie rakiet zarówno na północ, jak i na wschód, jak i na południowy wschód. I za każdym razem jesteśmy nad oceanem. Co jest, co ma swoje przełożenie czysto praktyczne, że jeżeli cokolwiek by się stało, albo jeżeli musimy zrzucić silniki, chociażby tak zwane boostery, czyli te pierwsze takie, które się odczepiają, nadając rakiecie takiego pierwszego kopa, no to one wpadają do oceanu, a nie wpadają na teren, na którym mogą na przykład zamieszkiwać ludzie. Dodatkowo jest to obszar, w którym w zasadzie nie występuje żadna aktywność sejsmiczna, co jest dużym, dużym plusem, i do którego nie docierają żadne huragany albo tajfuny. Czego nie można na przykład powiedzieć o Cape Canaveral należącym do NASA ośrodku startowym na Florydzie. Więc to ma swoje ogromne, ogromne zalety. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz warta wyjaśnienia. Formalnie ośrodek w Kourou należy do takiej agencji, która się nazywa CNES, czyli to jest francuska agencja kosmiczna. Europejska agencja kosmiczna ESA, której francuska jest częścią, więc ta, powiedzmy, taka ta czapa międzynarodowa, ona płaci Francji za możliwość użytkowania tego. Więc to nie jest w tym sensie europejski, że Europejczycy go wybudowali, to jest w tym sensie europejski, że korzystają z ośrodka francuskiego. Jak Europa sobie radzi w kosmosie? Czy to jest w ogóle temat wart poruszenia? To jest temat wart poruszenia. Jak sobie radzi? No powiedziałbym tak, że moim zdaniem za chwilkę nam odjedzie pociąg. Że świat tak mocno przyspieszył w technologiach kosmicznych, że także wewnętrzne spory wewnątrz ESA pomiędzy państwami członkowskimi powoduje, że zbyt wiele energii poświęcamy sobie, a zbyt mało temu, do czego Europejska Agencja Kosmiczna została stworzona. I żeby było jasne, jest pełna świadomość właśnie tego, o czym teraz powiedziałem. To nie jest ten wniosek, ta teza, którą przed chwilą przytoczyłem, to nie jest gdzieś tam moje przemyślenia, tylko jest pełna świadomość także w ESA, że tak to właśnie wygląda. A to jak wygląda? No bo my wiemy dokładnie, Tomku, jak ciężko dogadać się Europejczykom w różnych sprawach w ramach Unii Europejskiej. I ja rozumiem, że to są podobnego typu spory. Spory polityczne, spory kto ma za co płacić, ile ma za co płacić, ile pieniędzy na co ma być przeznaczone. Domyślam się, spory kompetencyjne i tak dalej. Tak, a dlaczego moja część składki jest wydawana na technologie, które ma mój sąsiad? No, może dlatego, że ty ich nie masz, więc chcąc lecieć, musimy korzystać z technologii sąsiada i tak dalej, i tak dalej. Jak wygląda? Może najlepiej w liczbach podam, okej? W zależności od tego, bo powiedzmy technologie kosmiczne czy zdobywanie kosmosu to jest bardzo szeroki temat i on w większości z nas raczej kojarzy się z ładnymi zdjęciami planet, księżyców czy mgławic, ale w rzeczywistości to jest tylko niewielka część całego tematu. Bo zdobywanie kosmosu czy badania kosmiczne czy technologie kosmiczne to są jednak głównie urządzenia, które wynosimy na orbitę po to, żeby spoglądały w kierunku Ziemi. To jest monitoring pogody, to jest mnóstwo różnego rodzaju satelitów naukowych, które badają różne aspekty tutaj życia na Ziemi. Także, to może warto też powiedzieć przy tej okazji, o zmianach klimatu to my się głównie dowiadujemy z kosmosu, a nie z tego, co jest tutaj. To dzięki temu, że jesteśmy w stanie technologicznie wyjść troszeczkę na zewnątrz i spojrzeć z góry dosłownie, bardzo wiele procesów jesteśmy w stanie łatwiej zrozumieć i monitorować. Ale to oczywiście jest także komunikacja.
To oczywiście są także satelity szpiegowskie. W raporcie, no trudno, żeby było inaczej, bardzo dużo miejsca, czasu poświęcasz na opowiadanie czy na rozmowę na temat sytuacji za naszą wschodnią granicą. Ta wojna wciąż jeszcze trwa, Ukraina wciąż jeszcze się broni, także dzięki temu, że ktoś tam przysyła czołgi, ktoś przysyła armatohaubice, a ktoś drony, ale także dzięki temu, że Ukraina dostaje dane satelitarne. Bez tego te czołgi, te haubice i to wszystko inne byłoby niewiele warte. Ale sugerujesz, że akurat na przykład w produkcji i w rozmieszczeniu satelitów, które informują na temat położenia wojsk rosyjskich, czy w ogóle na temat sytuacji frontowej, odgrywają rolę europejskie firmy i sama ESA? Z całą pewnością nie mam wiedzy na ten temat, gdyż jest to wiedza ściśle tajna. Tajna, oczywiście, tak. Natomiast wiem o tym, że obraz taki cyfrowy sytuacji na froncie to jest nałożenie danych, które pochodzą z satelitów zarówno amerykańskich, jak i europejskich, wydaje mi się, że głównie francuskich i być może także dlatego Polska nie tak dawno temu podpisała umowę kupna satelitów właśnie wojskowych od Francji. Więc tutaj jasne, że nie mam pełnego obrazu sytuacji, ale wiem, że także amerykańskie firmy, startupy, wydaje mi się, nawet jestem tego chyba pewien, że mniej lub bardziej związane z amerykańską armią, jak mało kto potrafi integrować dane satelitarne z danymi naziemnymi. Bez tych satelitarnych strona ukraińska nie miałaby pełnego obrazu sytuacji. To jest bardzo ważne to, co ty mówisz, dlatego że my schodzimy, że tak powiem, z nieba na ziemię. Tak. Tak? My czasem myślimy, że badania kosmosu to są badania jakichś bryłek, skał, jakichś dziwnych rzeczy, które się tam ruszają w przestrzeni kosmicznej, a my mówimy o bardzo konkretnych rzeczach, które przekładają się na codzienne życie ludzi, w tym wypadku na bezpieczeństwo ludzi. Tak, i dlatego od tego zacząłem, że oczywiście podbój kosmosu to jest także lądowanie na Księżycu. To jest także misja na Marsa, albo to jest także misja na Księżyce Jowisza, która misja JUICE, która w ciągu chyba 3 miesięcy wystartuje, zresztą z Gujany Francuskiej, być może nawet uda mi się tam wtedy być. Natomiast to także jest i to w dużo większe ma przełożenie na nasze życie codzienne, czy jak mówił klasyk tu i teraz, chociażby zdjęcia czy dane satelitarne. Co ciekawe, te dane satelitarne, które są integrowane przez pewien startup, który jak się okazuje należy do amerykańskiej armii i dane stronie ukraińskiej, to niekoniecznie są dane pochodzące z satelitów szpiegowskich. To mogą być dane pochodzące z satelitów, do których dostęp ma absolutnie każdy, jak tylko zapłaci za zdjęcie. Satelitów komercyjnych. Po prostu są firmy, które wypuszczają tego typu satelity w przestrzeń kosmiczną. Ale z takich satelitów na przykład korzystają służby leśne. Z takich satelitów korzysta rolnictwo. Z takich satelitów korzysta chociażby człowiek, którego poznałem, który zajmuje się ornitologią, badaniem ptaków. Natomiast dzięki danym satelitarnym mógł w końcu zebrać materiał, dzięki któremu mógł w całości zrozumieć proces, jakim jest migracja, bytowanie ptaków wzdłuż Wisły. To w większości z nas nie mieści się w głowie, że to dzięki danym satelitarnym, ale tak właśnie jest. I dlaczego o tym wszystkim mówię w kontekście właśnie tej naszej rozmowy, że próba wyobrażenia sobie, że nagle przestajemy mieć dane satelitarne, to jest mniej więcej to samo, co próba wyobrażenia sobie, że wyłączamy internet albo że wyłączamy prąd. Współczesna gospodarka w żadnym aspekcie swojego funkcjonowania nie jest w stanie działać bez szeroko rozumianych technologii kosmicznych. I oczywiście te technologie można kupić. One są na rynku. Je rozwijają Amerykanie, Chińczycy, coraz częściej Hindusi. Ale czy to jest roztropne,
żeby bazować, nawet jeżeli jesteśmy w sojuszu i lubimy się mniej lub bardziej, jak to w rodzinie, z Amerykanami, czy to jest dobry pomysł, żeby opierać działanie poszczególnych krajów albo całego kontynentu na danych pochodzących tylko i wyłącznie na przykład satelitów amerykańskich. Tomku, to jest bardzo nieroztropne, podobnie jak bardzo nieroztropne zapewne jest poleganie na obronie amerykańskiej przed różnymi zagrożeniami, tylko nikomu nie chce się płacić za obronę europejską. To znaczy różni ludzie składają różne deklaracje i one trafiają w próżnię dość lukrowania, że tak powiem. Wystarczy, jeśli chodzi o satelity. Powiedz mi, kto się z kim kłóci i o co? Ale jeszcze może liczby podam, dobra? Bo to pokaże mniej więcej miejsce, w którym jesteśmy. W tym roku, a mamy zaledwie 3 tygodnie tego roku, w tym roku jedna amerykańska firma, SpaceX, wystrzeliła z grubsza tyle samo rakiet, ile cała Europejska Agencja Kosmiczna przez cały zeszły rok. Aha, przez te 3 tygodnie. Przez te 3 tygodnie, czyli 6. 2/3 wszystkich aktywnych satelitów na wszystkich orbitach ziemskich należy do jednego człowieka, do Ilona Muska. To pokazuje skalę. Pieniądze, jakie Europejska Agencja Kosmiczna ma do dyspozycji, one w porównaniu z tym, jakie ma do dyspozycji NASA, one trochę zależą od tego, o jakim programie mówimy, ale na przykład program ludzkiej eksploracji kosmosu, Europejczycy mają w kwotach 5% tego, co na to przeznaczają Amerykanie. Jeżeli mówimy na przykład o robotycznej eksploracji kosmosu, Europejczycy mają do dyspozycji około, czy budżet europejski, to jest około 20-25% tego, co mają Amerykanie. Jak się to przekłada na inwestycje, czy na składkę z poszczególnych krajów? No, myśmy kiedyś o tym rozmawiali, nie wiem, czy pamiętasz, ale dla przypomnienia, statystyczny Polak w ciągu całego roku na technologie kosmiczne przeznacza około 5 zł. Przez cały rok, bo mniej więcej tyle wynosi składka nasza. Statystyczny Europejczyk przeznacza na to około 10 razy więcej. No ale my jesteśmy Europejczykami, to o kim mówisz? No mówię na przykład o tym, że wkład Polski w ESA to jest mniej niż 1% jej całkowitego budżetu. Wkład Niemców to jest, o ile dobrze pamiętam, około 20%. Wkład Francuzów to jest około 25%. W cały budżet ESA. Cały budżet ESA, tak. Mhm. Takimi krajami, które ESA stoi na 3 jak gdyby takich filarach głównych i 4 taki troszeczkę słabszy. Te 3 główne to jest Niemcy, Francja i Włochy. Ten taki troszeczkę słabszy to jest Wielka Brytania. No dobrze, to ja rozumiem, że te 4 kraje kłócą się między sobą głównie. Różnie bywa, natomiast... Bo Polska skoro daje mniej niż procent, to w zasadzie nie ma głosu. W zasadzie nie ma. Być może też nie ma pomysłu na ten głos. Musimy też mieć świadomość tego, że jak ja mówię o składce Polski do ESA, to wynosi około 48 milionów euro na rok, czyli tak średnio euro 20 na mieszkańca, czyli tych około 5-6 zł. Natomiast to nie chodzi o to, że my te pieniądze wypłacamy i ich więcej nie widzimy. W zeszłym roku Polska w kontraktach dostała zwrot 96% tej kwoty. Innymi słowy, wypłacamy z grubsza 50 milionów, ale otrzymujemy jakieś 48 z powrotem w zamówieniach dla naszego przemysłu, dla naszych naukowców i dla naszych inżynierów, żeby oni coś dla ESA wykonali. W efekcie, ja nie wiem, czy w ogóle powinniśmy mówić, że my cokolwiek na to wydajemy. Natomiast niewątpliwie zarabiamy, ponieważ te technologie tutaj zostają. Nawet jeżeli ESA zleci jakiejś firmie opracowanie jakiegoś problemu, to te technologie tutaj zostają. Te kompetencje, które powstają podczas pracy nad tymi technologiami, tutaj zostają. Polska tylko i wyłącznie na tym zyskuje, jak zresztą też inne kraje, które wkładają pieniądze w technologie kosmiczne. Zyskuje na tym
i byłoby, jakby to powiedzieć, powiedziałbym tak, zyskiwalibyśmy jeszcze więcej, gdybyśmy dawali więcej. Dobrze, mam niestety takie przeczucie, że ta cała nasza dyskusja na temat pieniędzy jest trochę bezprzedmiotowa ze względu na to, co powiedziałeś wcześniej. To znaczy, że Europa realnie rzecz biorąc została w tyle i być może, no to jest pytanie do ciebie, nie wiem, czy jest w stanie nadgonić ten dystans? Jest. Czy w ogóle nie jest w stanie nadgonić tego dystansu? No bo jak się patrzy na to, co robią Amerykanie, a zwłaszcza jak się patrzy na to, co robią Chińczycy, choć nie tylko, bo przecież o Hindusach wspomniałeś, Indie, to jest też rozwijający się bardzo silnie przemysł kosmiczny, badania kosmiczne, mało się pewnie o tym mówi, ale Europa gdzieś ginie w tych sporach wewnętrznych, tak jak się kłócimy o poziom, nie wiem, opodatkowania wspólnego, albo o ustalenie, czy dajemy czołgi, czy nie dajemy czołgów Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, rozumiem, są w mniejszym stopniu, bo mniej się o tym mówi, ale generalnie podobne właśnie w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej, a zatem w ramach w ogóle tego wszystkiego, co się myśli i co się robi w związku z kosmosem w Europie. Ja bym nie powiedział, że to jest w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Te spory odbywające się na wielu różnych poziomach czy w różnych tematach, one przekładają się na działanie Europejskiej Agencji Kosmicznej. To nie jest tak, że w ESA dyrektorzy się między sobą kłócą. To jest raczej tak, że na przykład kraj, który się kłóci, czy kraje, które się kłócą między sobą, nie chcą na przykład się zgodzić na wspólną strategię. I szefostwo ESA trochę działa jak, nie wiem, jakby to ująć, jakąś taką analogię. Jak Komisja Europejska, no próbuje to doprowadzić do jakiegoś stanu, w którym w ogóle możliwe są negocjacje. Ale dobrze, zostawmy to. Powiedz mi, czy jesteśmy jako Europejczycy w stanie nadgonić ten dystans? Czy możemy się liczyć w ogóle w tym wyścigu, czy po prostu to jest tak jak przyglądanie się i narzekanie i mówienie o tym, że Amerykanie o wszystkim decydują, bo oni są najbogatsi i w ogóle oni wszystko mogą, a my nic nie możemy? To nawet nie chodzi o pieniądze, bo nas by było stać na to, żeby rozwijać przemysł kosmiczny tak samo czy porównywalnie jak Amerykanie. Tu chodzi o wiele innych elementów. Natomiast pomijając te wszystkie elementy, jeżeli pytasz, czy my jesteśmy w stanie to nadgonić, to nie jest tak, że pociąg odjechał. To jest tak, że on odjeżdża. I wydaje mi się, że najbliższe 2, 3, 4 lata są latami kluczowymi. Podam ci konkretny przykład. Nad naszymi głowami lata Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. W ciągu 2-3 lat, przygotowania oczywiście trwały dłużej, ale w ciągu 2 lat Chińczycy wybudowali swoją stację kosmiczną. Ona jest mniejsza, ale jest i działa i przeprowadza się tam eksperymenty. Tiangong się nazywa. Tak. Ona sama w sobie jest mega tematem do rozmowy. Może kiedyś rzeczywiście moglibyśmy na ten temat porozmawiać. Natomiast Międzynarodowa Stacja Kosmiczna należy do wielu różnych państw, ale głównie do Amerykanów. Europa ma, o ile dobrze pamiętam, 8%. Czyli wkłada mniej więcej 8% jak gdyby składki na utrzymanie. Mniej więcej w 8% dokonała tej inwestycji, więc ma prawo do mniej więcej 8% tej stacji. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś odkrawa 8%, to jest wasze, a nasza jest reszta. To jest tak, że czasu, energii i tak dalej, i tak dalej. Także europejscy astronauci mają w związku z tym prawo tam lecieć jak do siebie, bo to jest także częściowo nasz dom. Mają prawo przeprowadzać tam eksperymenty, a eksperymenty przeprowadzane przez innych, do ich wyników mamy też dostęp. Natomiast za kilka lat, niektórzy mówią w 28, niektórzy w 30, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zostanie zamknięta. Ponieważ Amerykanie stwierdzają, że nie chcemy na to dawać pieniędzy, wolimy dać na bazę na Księżycu albo na może jakąś bazę, stację na orbicie Księżyca. Międzynarodowa Stacja zostanie zrzucona. Jeżeli Europejczycy nie wybudują swojej, to oczywiście będą mogli latać albo na chińską, albo na amerykańską, ale mniej więcej na tych samych zasadach, na których może tam polecieć turysta kosmiczny. Czyli lecisz, ale niczego nie dotykasz. Jesteś tutaj gościem. No dobrze, jak rozumiem, przykład chiński pokazuje, że w ciągu 2-3 lat taką bazę można... Można. Czy taką stację można wybudować. Dlaczego ja podaję ten przykład?
Dlatego, że paradoksem jest to, że najbardziej skomplikowane elementy i najbardziej zaawansowane elementy międzynarodowej stacji kosmicznej zostały wybudowane przez Europejczyków. To nie jest kwestia tego, że my nie wiemy, jak to zrobić. To jest kwestia tego, że trudno się dogadać, żeby to w ogóle zacząć robić. A to jest ważne, bo czymś zupełnie innym jest sytuacja, w której jesteś w jakimś laboratorium i to jest twoje laboratorium, więc możesz tam przeprowadzać eksperymenty, możesz tam tworzyć te technologie, które później będą twoimi technologiami i nawet jeżeli się nimi dzielisz z innymi, to do ciebie należy decyzja z kim i na jakich zasadach. A zupełnie czym innym jest, jak jedziesz jako turysta zobaczyć jakieś laboratorium i niczego nie możesz dotykać. Rozmawiałem, zresztą to często rozmawiam, bo to część mojej pracy i pasji też przy okazji, z astronautami, którzy latali na Międzynarodową Stację Kosmiczną Falconami, czyli rakietami należącymi do Ilona Muska, do SpaceX. I oni opowiadali o takiej sytuacji, o takich sytuacjach, które były dla nich w ogóle jakby tak trudne mentalnie, że przez to, że to była amerykańska rakieta, to oni do niektórych informacji w ogóle nie byli dopuszczani. Czyli pewne guziki nie działały. Czyli lecieli tam jak turyści. Owszem, jak już tam dolatywali, to już byli w domu. Nie, no bo na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Europejczycy są u siebie w domu. Natomiast lot już był lotem, w którym pewne rzeczy były zamknięte. Nie dotykaj, tego ci nie powiemy, tego nie możesz wiedzieć, do tych treści nie masz dostępu. Tomku, mamy jasność, dlaczego lepiej jest mieć tego typu urządzenia niż ich nie mieć. Na koniec pewnie będziemy musieli wrócić, jeżeli mamy wyciągnąć choćby jeden wniosek z naszej rozmowy, czy słuchacze raczej. Rozumiem, że problemem jest porozumienie między państwami europejskimi, tak? Tu jest pies pogrzebany, tu jest problem. Tych psów pogrzebanych jest kilka. Pierwszy to jest to, że powinniśmy w te technologie inwestować więcej. I specjalnie mówię inwestować, a nie dawać na nie, bo to jest rzeczywiście inwestycja i to inwestycja, która bardzo, bardzo szybko się zwraca. Nie mówię, wyskakujmy z dużych pieniędzy, ponieważ warto, bo wypada. Nie. Mówię, że nawet właśnie dlatego, że jesteśmy w różnych kryzysach, warto zainwestować więcej. I mówiąc więcej, nie mam na myśli dodajmy 3 zera. Mówię, zamiast tej jednej kawy na mieście, albo w przypadku średnio Europejczyków powiedzmy 3 kaw na mieście, w ciągu całego roku, warto dać 4 albo 5. Nie 50, tylko 4 albo 5. To jest jak gdyby pierwsza kwestia, czyli zgoda w poszczególnych krajach na to, żeby inwestować więcej w technologie, które mają już ogromne przełożenie na życie, na zdrowie i także na rozwój gospodarek. Druga sprawa, jak tych pieniędzy jest więcej, choć ciut więcej, to dogadajmy się co do priorytetów. Z tym też jest kłopot. I to są 2 wnioski, które ja mam. Dziękuję ci bardzo. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię, był gościem raportu o stanie świata i doktor Tomasz Rożek wróci do raportu. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu, patronom, sponsorom raportu za wsparcie, bez którego naszego programu by nie było. Zapraszam na środę i kolejne odcinki raportu o stanie świata. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak. Na koniec jeszcze David Crosby, który zmarł kilka dni temu. Znakomity muzyk z pokolenia obfitującego w wielkich muzyków. Tu w towarzystwie największych. Crosby, Stills, Nash & Young. Na koniec raportu. Do usłyszenia. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it.
it wasn't my way. But I didn't, and I wonder why. I feel like letting my freak flag fly. Yes, I feel like I owe it. Because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia, like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch. Together, I'm going to get down in that sunny southern weather.